Dobry wieczór. Witam wszystkich Państwa serdecznie. To jest pierwszy odcinek drugiej serii cyklu Poza bańką. Ja się nazywam Krzysztof Beck. A ja Cezary Majstrewicz. Będziemy mieli przyjemność prowadzić to wydarzenie dla Państwa dzisiaj. Nasza seria, co do zasady, ma dać przestrzeń na spotkanie się z kimś, kogo nie widzimy na co dzień w mediach głównego nurtu. No i... Ja Marcina widzę na co dzień. Okej, okay. Ale nie w mediach głównego nurtu. Jak to nie? Tak, w poprzedniej serii mieliśmy przyjemność gościć Szymona Pękale, znanego z kanału YouTube'owego Wojna Idei, stand-upera Karola Modzelewskiego oraz aktywistę społecznego Jana Śpiewaka. Zeszłoroczne spotkania można zobaczyć na platformie YouTube. Wystarczy wpisać wyszukiwarkę Poza bańką. Powinny być to trzy pierwsze wyszukania. Naszymi pierwszymi gośćmi obecnej serii będzie Jakub Dymek, pisarz, kulturoznawca, publicysta. Oraz Marcin Giełzak, historyk, pisarz, publicysta i przedsiębiorca. Jednak dzisiaj są tutaj przede wszystkim jako twórcy programu Dwie Lewe Ręce i opowiedzą nam o tym, czy podcasty zbawią media. Może zanim przejdziemy do spotkania, chciałem opowiedzieć, wedle jakiej formuły się ono odbywa. Panowie będą mieli 45 minut dla siebie, potem przez 45 minut my będziemy ich trochę grillować, a pozostałe półtorej godziny już zostawiamy na pytania od Państwa. I zanim oddamy głos naszym gościom, chcieliśmy przytoczyć kilka statystyk, które wydają się nam być ważne dla tego tematu. Otóż w Stanach Zjednoczonych mamy trzy główne sieci informacyjne. Jest to Fox News, MSNBC i CNN. Fox News w swoim prime time w zeszłym roku zanotował najlepszy wynik 1 700 000 oglądalności. Biorąc pod uwagę, że populacja Stanów Zjednoczonych oficjalnie jest około 342 milionów, daje to nam 0,5% populacji. Podczas gdy Joe Rogan w swoim jednym odcinku średnio zgarnia 11 milionów oglądających. Najlepsze odcinki ogląda ponad 50 milionów ludzi. Oczywiście ciężko jest porównywać to, co dzieje się na YouTubie i to, co dzieje się w mediach telewizyjnych, jednak daje nam to pewną orientacyjną informację na temat tego, jak sprawy mają się w Stanach Zjednoczonych. No, widzimy, że najlepszy odcinek Joe Rogana ogląda 39 razy tyle ludzi, co prime time Fox News, którym był jeszcze wtedy Tucker Carlson. Jeżeli chodzi o sytuację w Polsce, trzeba naszymi takimi głównymi programami informacyjnymi fakty na populację 37 600 000 obywateli. Najlepszy odcinek w styczniu obejrzało 2 700 000 obywateli. Stanowi to 7% społeczeństwa. Jeżeli tutaj mamy 19:30 nowe wiadomości na TVP, był to najlepszy odcinek styczniowy, było to prawie 2 miliony widzów, a wydarzenia obejrzało 1 800 000. Jeżeli patrząc na to, porównując to ze Stanami Zjednoczonymi, najlepszy odcinek faktów w styczniu obejrzało w wartościach bezwzględnych 1 000 000 ludzi więcej niż najlepszy odcinek, znaczy najlepszy program Fox News w całym 2023 roku. Pokazuje to przepaść między mainstreamowymi mediami w Stanach Zjednoczonych a Polską. Gdybyśmy chcieli popatrzeć na procent populacji, fakty oglądało około 15 razy więcej obywateli w Polsce niż w Stanach Zjednoczonych. Dla porównania, jeżeli tutaj chcemy konkurować z wiadomościami internetowymi, Kanał Zero, który liczy już prawie 1 000 000 subskrybentów, jego najlepszy odcinek obejrzało 3,4 miliona widzów. Średnio jego odcinki generują 300 tysięcy.
Tutaj może nie jest to do końca kanał stricte informacyjny, bardziej byśmy go nazwali informacyjno-rozrywkowy Konopskiego. Już ma prawie 2 miliony subskrypcji. Najlepszy jego odcinek Pandora Gate został obejrzany 12 milionów razy, a jego średni odcinek generuje 600 tysięcy. Tutaj jeszcze z podcastu zwróciliśmy uwagę na trochę mniejszy kanał Przemka Górczyka. Najlepszy jego odcinek 2,4 miliona, ale już średnia, dużo niższa, 60 tysięcy. Mamy nadzieję, że te kilka liczb tak pozwoliło nieco przybliżyć sytuację na naszym rynku medialnym. I teraz już oddając głos naszym gościom, chcieliśmy zapytać, dlaczego ludzie porzucają tradycyjne media i przenoszą się do internetu? W pierwszych słowach chciałem podziękować za zaproszenie i za to, że mogliśmy się tutaj z wami i z państwem spotkać. Dziękuję też za tak liczne przybycie. I dziękuję za ten piękny backhanded compliment, że zapraszacie nas tutaj jako tych, którzy nie są zapraszani do mediów głównego nurtu. Ale spokojnie, myślę, że akurat wspomniany Jan Śpiewak i obecny tu Jakub Dymek mogą spokojnie wsiadać do taksówki i na pytanie, dokąd odpowiadać, wszędzie jestem potrzebny. Nie? Więc oni absolutnie zinternalizowali to, co mówił Gore Vidal, że telewizja nie jest od tego, żeby ją oglądać, jest od tego, żeby się w niej pojawiać. Ale rozumiem intencje, że jesteśmy wśród tych, którzy są na kontrze i jakkolwiek mogą gościnnie występować w mediach głównego nurtu, czy to w telewizji, czy na łamach pism, no to co do zasady postanowili robić coś swojego, postanowili robić podcast. Dlaczego ludzie porzucają media tradycyjne? To jest pytanie, które sam sobie zadaję, no bo sam po części to zrobiłem i niejako wbrew sobie. To znaczy, to jest trochę tak, jak mówi się, że tylko ten powinien sprawować władzę, kto nigdy jej nie chciał. To lewicowym odpowiednikiem chyba powinno być, tylko ten powinien robić rewolucję, kto nigdy rewolucji nie chciał. Ja sam pierwotnie byłem bardzo przywiązany do idei odnowy mediów tradycyjnych i wspierania mediów głównonurtowych, także finansowo. I marzyła mi się reprofesjonalizacja tych mediów, to znaczy to, żeby wrócić do tego, żeby było w nich więcej analiz i więcej faktów, a mniej opinii, do tego, żeby przywrócić dobre praktyki, typu sprawdzanie źródeł, na które się powołuje. Jest taka piękna historia, jak jeden z naszych pisarzy napisał tekst, który miał się jednocześnie ukazać w piśmie polskim, niemieckim i francuskim. I polskie pismo mówi, dziękujemy, bardzo fajny tekst, puszczamy go. A niemieckie i francuskie zadzwoniły z prośbą o namiary na osoby, które tam są podawane, bo trzeba sprawdzić po prostu te cytaty i sprawdzić te źródła. Kolejna sprawa, straciliśmy korespondentów zagranicznych. To jest katastrofa. Szanujący się media powinny mieć korespondentów przynajmniej w tych najważniejszych stolicach i to nie po to, żeby oni tam raz na jakiś czas wyszli jak prezenterzy telewizyjni i powiedzieli Boston, Massachusetts i tak dalej, tylko żeby mieli tam kontakty, żeby znali tam ludzi, żeby mogli sami zdobywać informacje, a nie bazować na informacjach, które podają agencje prasowe i inne media. Christopher Hitchens, mój ulubiony dziennikarz, znakomicie odpowiedział na pytanie, czemu pan został dziennikarzem, żeby nie musieć czerpać wiedzy z mediów. Analogicznie byłoby wspaniale, gdyby odżyły media lokalne i lokalne odnogi tych największych mediów, ponieważ to jest swego rodzaju akademia dziennikarstwa. Od tego ludzie powinni zaczynać. Pójdź na Radę Miasta, zrób wywiad z kimś miejscowym, porozmawiaj z ludźmi, zacznij od tego, a kiedyś w przyszłości zajmuj się amerykańską polityką na Bliskim Wschodzie. Czy na przykład to, żeby byli sekretarze redakcji, tacy z prawdziwego zdarzenia, którzy czytają te teksty, dzięki którym te teksty stają się lepsze. Teraz co ja mówię o sekretarzu redakcji, jak gazety zwalniają całe działy korekty. Teraz już nawet nie ma się co liczyć na brak literówek w tekstach. I ja też jestem człowiekiem, który do dzisiaj czyta media papierowe. Z tego samego powodu, dla którego kiedyś chciałbym sobie kupić całą encyklopedię Brytanika. To znaczy, żeby otworzyć na losowej stronie i znaleźć informację, której nie szukałem. W internecie znajduję to, co sobie wpisałem w wyszukiwarkę fundamentalnie. A chciałbym, żeby też docierały do mnie informacje, których ja sam nie szukałem. Więc jako obrońca mediów tradycyjnych i ja musiałem się przyznać do zmiany frontu z prostego powodu. Stało się dla mnie oczywistym, że kiedyś, o ile czasopisma
portale miały redaktorów naczelnych po to, żeby oddzielić ziarna od plew, to teraz mają jeszcze jedną dodatkową funkcję, to plewy mają zostać wydrukowane. To znaczy wszystkim rządzi marketing. Jesteśmy w sytuacji, w której autorzy sami nie wymyślają tytułów swoich tekstów. Specjaliści od SEO wymyślają im tytuły tekstów. Więc wyobraźcie sobie, że Adam Michnik pisze wasz prezydent, nasz premier. Przychodzi ekspert od SEO, mówi nie, musi być Mazowiecki w tytule, inaczej nam tego nie zaindeksuje jak trzeba. Nie wspominając już o tym, że w ogóle egzystujemy w takiej rzeczywistości, w której wszystkim rządzą algorytmy. Jeżeli potraktujemy to tak, że algorytm to jest logika plus kontrola i algorytm to jest woda, w której wszyscy pływają, nieważne czy są mali, czy są duzi, no to media robione pod dyktando algorytmów po prostu nie mogą być dobrymi mediami, a my to traktujemy inaczej. Dla nas wodą, w której pływamy, są ludzie. Są ludzie, którzy nas oglądają, są ludzie, którzy nas wspierają. Jak to powiedział Mao Tse-tung, tak? Partyzant pływa w ludzie, jak ryba w wodzie. Więc nasz model biznesowy, nasze istnienie i tak dalej uzależnione jest od naszej społeczności. I ta społeczność co wie na pewno? Wie, że dla nich podcast jest trochę jak Netflix. To jest radio na żądanie. Jednocześnie to jest coś, z czym mogą obcować w podróży, na siłowni, wyprowadzając psa i tak dalej. Wkomponowuje się z łatwością w ich życie. To nie jest to samo, co usiąść i przeczytać tekst. Zresztą, kto teraz czyta teksty, tak? Podobno 16% ludzi cokolwiek tam czyta w internecie i to też czyta zależnie od definicji. Bardziej skanuje wzrokiem, czyta punktory, wybicia w tekście i tak dalej. Myślę, że ludzie też chcą tej żywej narracji, tonu głosu, nacisku na określone słowo, rozmowy. I wreszcie ludzie mają głód wiedzy. Głód wiedzy, którego media tradycyjne nie zaspokajają. Odcinkiem, na który się najczęściej powołują osoby, które mnie zaczepią w metrze, albo na dworcu, albo na ulicy, poza Jackiem Bartosiakiem, Antonim Dudkiem, jest odcinek o ZUS-ie. I ludzie mówią, ja nigdy nie miałem żadnych informacji o ZUS-ie. Za wyjątkiem tych, które mi dostarczali Konfederaci na przykład. Co można z łatwością już zaklasyfikować pod dezinformację. A wy po raz pierwszy pokazaliście mi inną perspektywę. I ten głód wiedzy, zwróćcie uwagę, na małą skalę może zaspokoić taki podcast jak Dwie lewe ręce, na większą skalę taki podcast jak Kanał Zero. Oni robią kilkugodzinną debatę o CPK. To powinno być zadanie dla mediów publicznych. A jeżeli ktoś używa argumentu, zaraz, ale to ludzie nie są zainteresowani czymś takim, nie będą nadążać, to jest zbyt wysublimowane, ludzie chcą rozrywki. No to po pierwsze, to skąd ta popularność rozmów na Kanale Zero na przykład na temat CPK? A po drugie, ja lubię dawać taki przykład, jakoś dziwnym trafem na przykład ludzi interesuje Gra o Tron. I są w stanie do szóstego miejsca po przecinku analizować te trójwymiarowe polityczne szachy pod wodą. No myślę, że jeżeli ludzie są w stanie śledzić to, jak się tam Starkowie z Lannisterami przerzucają na argumenty, to mogą śledzić też Kaczyńskiego i Tuska. To mogą też śledzić Bidena i Scholza. Jeżeli są w stanie śledzić składy drużyn piłkarskich z drugiego końca świata, to myślę, że też są w stanie śledzić, kto tam do Rady Miasta kandyduje, jeżeli im się to poda w przystępnej formie, jeżeli się ich do tego zachęci, jeżeli zrobi się to umiejętnie. Wielu to robi umiejętnie i dlatego ludzie wolą podcasty od mediów tradycyjnych. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie na to spotkanie i wam za tak liczne przybycie i Marcinowi za to, że nie zawiódł i dostarczył kilku historycznych metafor i bardzo plastycznych obrazów, w których będziemy musieli, jak tu mówiłeś Marcinie, pływać. Ja odpowiadając na tytułowe pytanie, dlaczego ludzie wolą media cyfrowe od mediów tradycyjnych, również odpowiem pytaniem. A dlaczego ja przyjechałem tutaj z północy Warszawy metrem, a nie powozem konnym i dlaczego Marcin przyjechał tutaj ze Skierniewic PKP, które może jest wolne, ale jednak nie jest parowozem. Znaczy, rzeczywistość cyfrowa zamordowała media tradycyjne, przede wszystkim prasę, która dla mnie była swego rodzaju zawsze punktem odniesienia, w sposób tak błyskawiczny, tak nagły i tak bezduszny, że nawet nie zauważyła, kiedy to robi. Gdy spojrzymy na wykres wpływów reklamowych mediów tradycyjnych, mediów drukowanych, to on się zapada gdzieś w okolicach 2007 roku. Ale nie dlatego, że wywołał to kryzys ekonomiczny, chociaż kryzys ekonomiczny położył kilka mediów także w Polsce, między innymi świętej pamięci Dziennik Axla Springera i Roberta Krasowskiego. Ale ten wykres wpływów reklamowych mediów tradycyjnych zapada się w okolicach roku 2007,
Dlatego, że ludzie nigdy nie kupowali prasy dla dziennikarstwa. Nawet w tych czasach, które uświetniają filmy w rodzaju Wszystkich Ludzi, Prezydenta, wszystkich tych filmów o Watergate czy Spotlight o aferze pedofilskiej w Bostonie, nawet wówczas ludzie nie kupowali prasy dla tych reportaży śledczych, dla tych wybitnych esejów, dla komentarzy dotyczących sytuacji międzynarodowych. Oni kupowali prasę, dlatego że było to miejsce, gdzie można było znaleźć ogłoszenia o pracę, wyniki spotkań sportowych, wyniki losowań lotto, nekrologi, rozkłady jazdy autobusów, próbne matury i wiele innych rzeczy, które były konieczne do codziennego życia. To te rzeczy sprzedawały reklamy w prasie. To krzyżówki, to dodatki, to zdjęcia piłkarzy, plakaty, horoskopy. Czasami także nie do końca ubrane zdjęcia młodych pań na ostatniej okładce tabloidu. To były rzeczy, które sprzedawały prasę i zarazem przyciągały reklamodawców. Cała ta reszta, o której my jako dziennikarze górnolotnie lubimy opowiadać, że to ona zmienia świat, była wkładką do produktu reklamowego. I teraz, ilekroć ja zaczynam zajęcia, kiedyś robiłem to częściej ze studentami czy z jakąś grupą i rozmawiam o prasie, to mówię, że gazeta była pewnego rodzaju interfejsem. Otwierał się gazetę i tam takie rzeczy jak układ fontu, rozmiar zdjęć, wielkość tytułów, boldy, lidy, zestawienia ze sobą tekstów, które ze sobą polemizują, które ze sobą harmonizują, układ tych tekstów w całym cyklu gazety, podział na działy, to wszystko był interfejs, który coś nam miał komunikować też o świecie. Co jest ważniejsze, co jest mniej ważne, co wymaga naszej uwagi, co wymaga naszego namysłu, co jest śmieszne, co nie jest śmieszne, co jest poważne. Moment, w którym po pierwsze ten interfejs się rozsypał, bo przestał być potrzebny, ponieważ wszystkie te rzeczy można było znaleźć w przestrzeni cyfrowej. Nekrologii, horoskopy, wyniki NBA, rozkłady jazdy autobusów i arkusze próbne matur, to ten interfejs przestał działać. Ale media żyły cały czas tym mitem, że robią coś niezwykle ważnego, potrzebnego ludziom, tylko wpadły na chwilową minę. To jest pewien etap, ta moda na ten internet, my się do niej dostosujemy, odnajdziemy się w tej nowej rzeczywistości. To się oczywiście nigdy nie stało. Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, będę często odwoływał się do przykładów ze Stanów Zjednoczonych, ale one wcale, uwierzcie mi państwo, nie są tak bardzo odległe od nas, bo i tam występują zjawiska, które znamy dobrze z naszego podwórka. Są tak zwane pustynie newsowe. Kto słyszał określenie pustynia newsowa? Całe wielkie obszary, czasami liczące po kilkanaście, kilkadziesiąt hrabstw, gdzie nie ma żadnego tytułu, który obsługiwałby lokalną politykę. To skutkuje tym, i to znamy również z Polski, że ludzie mieszkający w jakiejś dziurze w Missouri albo Virginii Zachodniej o tym, co dzieje się u nich za płotem, muszą dowiadywać się z New York Timesa. Rewolucja cyfrowa w dziedzinie prasy, jak i w wielu innych dziedzinach, nie była wielkim wyrównywaczem, tak jak lubimy się czasami okłamywać, że powstanie, wiecie, multum różnych rzeczy ze sobą konkurować, lecz była wielkim, przepraszam za ten neologizm, oligarchizatorem. Rewolucja cyfrowa także w mediach stworzyła taką kometę, która bardzo jaśnieje i ma ogon, który szybko gaśnie. Dzisiaj my wszyscy znamy te kilka tytułów prasowych, które wciąż nadają ton w pewnych dziedzinach jeszcze jednak światowej debacie. O, to będzie New York Times, to będzie do pewnego stopnia The Guardian, BBC. Powiedz coś z Francji. Le Monde. I ta lista nagle zaczyna się kończyć, nie? Al Jazeera. I ta lista jest krótka. Natomiast lista tytułów medialnych, które od tamtego czasu zdążyły upaść i zniknąć z naszej mapy, tworząc tam na świecie wielką pustynię newsową, jest dalece, dalece dłuższa. Skąd ten przydługi wstęp, z którego zaraz będę wychodził i oddawał głos z powrotem Marcinowi? Ano, żeby uświadomić wam, że w momencie, w którym ja wchodziłem do zawodu dziennikarza, który od zawsze chciałem wykonywać, jest to bardzo zabawne, ale tak, w moim domu co piątek obok kupowanych przez moją mamę pączków był taki stos gazet i wydawało mi się przez to, że praca w prasie jest czymś niezwykle prestiżowym i ważnym i potrzebnym i jeszcze wartym inwestycji, to w momencie, w którym ja już miałem tyle lat, że mogłem zacząć pracować w tej prasie, to ja byłem jak ten operator drezyny, parowozu
i twórca świec woskowych w epoce elektryfikacji. Tak? Ten zawód już nie istniał. Ten zawód już był trochę jak kojot z bajki, który wisi nad klifem, nie wie jeszcze, że upadł, ale za chwilę, gdy spojrzy sobie pod nogi, upadnie. I dlatego tak wielkim szokiem chyba dla tych tradycyjnych mediów było to, co stało się w roku 16 ze zwycięstwem Donalda Trumpa, dlatego szokiem dla tradycyjnych mediów był Brexit, dlatego szokiem dla mediów będzie każde inne wydarzenie, którego nie przewidziały, bo one już od dawna też nie są zakorzenione w miejscach, gdzie trwa żywa debata. I ten model jest nie do uratowania. I podobnie jak Marcin, który zaczął od tego, że również nigdy nie widział siebie w roli kogoś, kto będzie te dobre, tradycyjne, poważne media okpiwał i obchodził z boku, tak samo tym bardziej nie wyobrażałem sobie tego ja, chcąc w nich pracować, tylko że okazało się, że inaczej się nie da, bo one reanimują w pewnym sensie trupa. Oni pudrują ciało, które leży już złożone dawno do grobu i ono się nie podniesie. Przy okazji niszcząc głęboko naszą debatę publiczną, bo w próbach podniesienia tego trupa używają bardzo wysokooktanowego paliwa, jakim są emocje nienawiści, oburzenia i wściekłości, bo tylko to się jeszcze klika. Czym próbują naśladować swoich własnych zabójców? Próbują naśladować Facebooka, Twittera, TikToka czy Instagrama, robiąc to tylko gorzej. I teraz rozmawiamy w rzeczywistości, w której dla generacji tutaj na tej sali też mocno obecnej, raz, że to, co mówię, to jest prehistoria, a dwa, że to jest w pewnym sensie oczywiste, że gdy szuka się ważnych, pogłębionych, ciekawych i odwołujących się do prawdziwego świata wiadomości, opinii i komentarzy, to szuka się ich nie w mediach, a wbrew mediom. To jest oczywiste dzisiaj, że osoba, o której można powiedzieć, że ma wysoki kapitał medialny, to jest ta osoba, która wie, jak media omijać, jak ich nie czytać, czego z nimi nie robić, w co nie wierzyć, gdzie szukać informacji na własną rękę, jak je interpretować i komu zaufać. I tutaj, na tym polu, na tym ugorze, który zostawiły po sobie tradycyjne media, oczywiście w tym pewnym sensie i ja jestem tym padlinożercą, znaczy mogły wyrosnąć takie programy jak nasz i wiele innych, które mogą żyć dzięki temu, że ten gmach mediów się zapadł, ale ludzie, którzy nim zarządzają, wciąż udają, że tego nie widzą i zaludniają niczym bezmyślne zombie albo duchy ten gmach, który jest już dawno pustą ruiną. Ja muszę pociągnąć tę metaforę pełną śmierci i zagłady w ramach tak rozumianej tanatopolityki medialnej, bo dorzucę do tego jeszcze jeden fakt. Mianowicie ja jestem wyznawcą teorii martwego internetu. Nie wiem, czy zauważyliście, ale internet umarł już ładnych parę lat temu. On się dalej porusza oczywiście, jak bez mózgi zombie. Natomiast to, co nazywaliśmy internetem w latach 90., na początku lat 2000, w istocie rzeczy już nie istnieje. Mam tutaj na myśli, że dzisiaj internet tak naprawdę składa się fundamentalnie z 7-8 stron, na których jest przytłaczająca większość ruchu, to będą strony typu Google, Facebook, TikTok, wyszukiwarki, społecznościówki, które podległy procesowi nieprawdopodobnej wręcz homogenizacji w imię tego, żeby robić skalę i w imię tego, żeby robić pieniądze. Kiedyś internet był dziwaczny, barwny, różnorodny, co chwila nas zaskakiwał. Każdy głupi mógł sobie, jeżeli tylko miał przygotowanie techniczne, zrobić stronę internetową, wystawić ją w internecie. Jak teraz używacie narzędzi typu Wayback Machine, to się ludzie nie mogą nadziwić, jak kiedyś wyglądał internet. Teraz od wielkości czcionki, przez wielkość zdjęcia, wszystko musi być tożsame i zhomogenizowane. Popularność memów jest także pokłosiem tego stanu rzeczy. Standaryzować. Wszyscy rozmawiamy na te same tematy, tak? Co jest teraz trending na Twitterze czy tam X-ie. Ja pewnie będę mówił, jestem konserwatystą we wszystkim, oprócz polityki, pewnie będę mówił Twitter do końca życia. Nawet jak już Chińczycy go kupią. Więc obserwujemy zjawisko, w którym internet, który kiedyś wydawał być się bastionem wszystkiego tego, co na kontrze, co ofowe, wręcz przeciwnie, serwuje nam skrajnie duże ilości konformizmu, standaryzacji i tak dalej.
A żeby było jeszcze gorzej, 64% bytów, z którymi się zderzycie w mediach społecznościowych, to boty. Czyli jesteśmy w magazynie z androidami. I niejednokrotnie oglądacie, jak któryś z tych androidów w toku kłótni o politykę oblewa test Wojta Kampfa i zdajecie sobie sprawę z faktu, że właśnie spędziliście pół dnia kłócąc się z botem w sieci. Google indeksuje 300 stron internetowych. Co i tak jest bez znaczenia, bo najlepiej schować zwłoki na drugiej stronie wyników wyszukiwania Google'a. Widzicie malutki ułamek internetu, za który ktoś zapłacił, żebyście go zobaczyli. Więc nie będą do was docierać najbardziej odpowiednie informacje pod kątem tego, czego szukacie, najbardziej wiarygodne, etc. Będą docierać te, za którymi stoją pieniądze. A zatem w realiach martwego internetu nawet nie możemy się chwycić tego, że dobrze, zawiodły nas media tradycyjne, ale patrzcie na to bogactwo w internecie. Tego bogactwa tam po prostu nie ma. I tu wracam znowu do pytania, od którego zaczęliśmy. Podcasty wydają mi się być, i używam tu słowa podcast bardzo szeroko, zarówno w odniesieniu do filmiku na YouTubie, który jest w gruncie rzeczy wideoesejem, jak i do tradycyjnie rozumianego podcastu, który jest radiowym Netflixem. One zdają się to przełamywać. Dlatego, bo jest nadal absolutnie możliwym, choć trudnym, żeby ktoś, kto nie ma za sobą wielkich pieniędzy, kto nie ma wyrobionego nazwiska, kto nie ma za sobą wsparcia korporacyjnego, kto nie gra tak od początku do końca w tą grę algorytmiczną, nadal zbudował chociaż mikrospołeczność wokół siebie i miał swego rodzaju cult following. A biorąc pod uwagę, że obecne modele biznesowe, na przykład za wykorzystaniem finansowania społecznościowego, pozwolą mu tworzenie tego programu utrzymać, to już jest faktycznie demokratyzujące. To ten cały ludzki element i demokratyzujący element i kreatywny element, który kiedyś świadczył o tożsamości internetu w latach 90., na początku 2000, wyrzucony drzwiami, wrócił oknem. I tym oknem overtonowskim moim zdaniem były podcasty. I w jakiejś mierze myślę, że nasze własne doświadczenia to potwierdzają. To znaczy, my uruchomiliśmy ten podcast całkiem dosłownie, mając dwie kamerki nie najlepszej jakości, dwa jakieś tam mikrofony i marzenie. Tak jak Arnold Schwarzenegger mówi, że przyjechał do Ameryki mając ileś tam anabolików i marzenie. Nie? To była nasza historia i jak się okazało, to może się udać. Na dowód, Marcin, jak już nagrywaliśmy program przez dobre kilka miesięcy i to był też czas, w którym ja montowałem nasze odcinki, znaczy tam nie ma montażu, no, ale trzeba było te ścieżki dźwiękowe obrobić, podkleić i tak dalej. I Marcin do mnie przyjechał, bo obiecałem, że coś mu pokażę a propos tego montażu. I Marcin wszedł do mnie do pokoju, a tam na skrzynce po owocach, bo wiecie, kamera musi być wyżej, nie? Na skrzynce po owocach stał taki 8- albo 10-letni chiński laptop z taką malutką kamerką, był też strasznie zakurzony i zużyty. I jak w tym memie Marcin na to popatrzył i powiedział, to wy tak żyjecie? Znaczy, ja wiem, że wszyscy mają jakieś swoje legendy założycielskie i opowieści o czasach z mchu i paproci, ta jest nasza, tak? Mimo że ten program ma raptem ile, co 13 albo 14 miesięcy, ale tak rzeczywiście było. W temacie tego jeszcze, dlaczego ludzie mediów w ogóle nie lubią i mogą szukać podcastów, opowiem wam o jednej epifanii, która mnie dotknęła osobiście. Gdzieś, jak sądzę, na wysokości roku 19 czy 20 zacząłem czytać Matta Taibbiego na nowej wówczas platformie, jaką był Substack. Platformie, która dawała rewolucyjne wówczas, szczególnie dla twórców piszących w języku tak powszechnym jak angielski, narzędzie umożliwiające pobieranie subskrypcji bezpośrednio od czytelników za teksty rozsyłane w formie płatnego newslettera. Lubisz jakiegoś autora, płacisz mu, dostajesz teksty tego autora lub autorki na maila. Świetny, prosty, bardzo zresztą uczciwy model biznesowy, który mi też się spodobał. Następnie zacząłem słuchać podcastu, który Matt Taibbi wówczas robił z Katie Halper, który nazywał się Useful Idiots. Potem zacząłem słuchać kolejnego podcastu z tego uniwersum, nazwijmy sobie to anti-mainstreamowego, którym był podcast Blocked and Reported, Katie Herzog i Jesse Singala. I wchodząc coraz głębiej w ten świat ludzi, którzy
z pójścia na wojnę przeciwko mediom uczynili swoją tożsamość, zdałem sobie sprawę, że jedynym sposobem, żeby zrobić dzisiaj karierę w mediach, to jest nimi gardzić. Znaczy, to wyjść naprzeciwko jakby temu światu medialnemu i powiedzieć wprost, ja was nienawidzę. Znaczy, ja chcę pisać wbrew wam. Ja chcę zarabiać w sposoby, które was osłabiają. Ja chcę robić coś, co... Dlaczego podcast Blocked and Reported nazywa się Blocked and Reported? No bo to się wzięło od słów zablokowałem cię i zgłosiłem, tak? które są wygłaszane wobec tam dziennikarzy czy twórców, którzy gdzieś tam wyłamią się spoza konwencji. I ci ludzie z tego swojego bycia zbanowanymi, skancelowanymi, wyrzuconymi z redakcji, pozbawionymi źródła dochodu, uczynili pewną tarczę i emblemat, wychodząc naprzeciwko tym wielkim redakcjom i okazało się, w takim sensie Joe Rogan też jest kimś takim, nie? Wielki facet, który zarabiał pracując na budowie, będąc konferansjerem, robiąc swój stand-up i pracując jako gospodarz reality shows. No, nie jest to, wiecie, biografia z amerykańskiej Ligi Bluszczowej, nie? A też dzisiaj jest facetem, który prawa do podcastu Joe Rogana Spotify odnowił za, jak się mówi, ćwierć miliarda dolarów. I te wszystkie nazwiska, które teraz przytaczam, te wszystkie biografie stały się dla mnie takim dowodem też na to, że wyłącznie można zrobić w tym momencie karierę, korzystając z tego, że jest olbrzymi, niegasnący strumień wściekłości na media głównego nurtu i wściekłości na to, co one oferują, albo właściwie czego nie oferują, czyli uczciwego obrazu świata. I teraz od razu poczynię pewne zastrzeżenie. Ja nie byłem ani tak cyniczny, ani tak mądry, ani tak cwany, żeby wpaść na to w roku 19, że można tak zrobić, nie? Że można z tego skorzystać i że można na tym zrobić pieniądze, bo mój Substack też, żebyśmy mieli jasność, tych pieniędzy bardzo długo nie zrobił, w jakimś sensie do dzisiaj ich nie robi. Natomiast to, co stało się dla mnie jasne, to, że jedynie płynięcie pod wiatr, czy wbrew nurtowi, głównemu nurtowi w tym przypadku, ma sens. Ponieważ ludzie chcą to wynagradzać. Odbiorcy, odbiorczynie, wy chcecie to wynagradzać. Tymczasem apele, to też było widać, apele mediów głównego nurtu, żeby im pomóc, nie? Różne błagalne listy Gazety Wyborczej, TVN-u, New York Timesa, Washington Posta, pomóżcie nam. Jesteśmy ostatnią nadzieją demokracji. Dajcie złotóweczkę, nie? Bo ratujemy was przed PiS-em, przed Trumpem i tak dalej. Spotykały się z głuchą obojętnością. Inna sprawa, że te same media oczywiście, które tak bardzo wyklinały na PiS, Trumpa, Brexit i wiele innych rzeczy, ze straszenia nimi zrobiło swój model biznesowy, ale to jest inna opowieść, którą lepiej ode mnie w swojej książce omówił, cytowany tu już Matt Taibbi, więc tego, jak tamte media na nienawiści i polaryzacji zarabiały, teraz mówić nie będę, choć jeżeli ktoś ma na to ochotę, to poruszę to w sekcji pytań. Byłem niedawno na konferencji polsko-niemieckiej na temat przyszłości mediów i jeden wątek, który tam się zarysował, był według mnie skrajnie interesujący, dlatego bo ja mam wrażenie, że pisałem już o tym z Bartoszem Filipem Malinowskim w książce Crowdfunding 10 lat temu, natomiast w mediach to jest coś, co dopiero ostatnie lata ludziom uprzytomniły. Mianowicie niejeden prelegent wyszedł i powiedział, mieliśmy epifanię, pożyczając od ciebie słowo, że ludzie nie chcą płacić za treści. Wydawało nam się, że to jest właściwie jedyna rzecz, którą mamy. To jest cały nasz model biznesowy. Mamy dobrych dziennikarzy, mamy dobre treści, no ale jeśli chcesz przeczytać te treści, musisz nam zapłacić. Na co ludzie odpowiadają nie. Oni traktują, że każdy może napisać tekst, a to, czy tekst jest dobry, czy zły, czy research, który go poprzedził, był, czy go nie było i czy był wystarczający, jest przecież kwestią ocenną, zwłaszcza w czasach, w których kiedyś jeszcze było tak, że najpierw ustalało się fakty, a później można było te fakty dowolnie przekłamać. Ale fakty jednak były ustalone. Potem The Guardian mógł je przeflancować na lewo, a Times na prawo, ale co do samych faktów nie było sporu. Teraz ludzie wybierają nie interpretację, która im się podoba, wybierają fakty, które im się podobają. No więc ludzie nie chcą płacić za treści, co jest bardzo złą wiadomością dla mediów. Ale natychmiast ci sami prelegenci dokrzykiwali na tym samym głosie, ale chcą płacić za coś, co odbierają jako usługę albo za uczestnictwo w społeczności. Czyli na przykład, jeżeli mogą wziąć udział w callu z naszymi dziennikarzami i zadać im pytanie,
A, to jest co innego, za to są gotowi zapłacić. Jeżeli mogą otrzymywać zaproszenie na zamkniętą grupę na Discordzie albo dostawać jakiś ograniczony, jeżeli chodzi o jego dostępność, newsletter, zwłaszcza taki, który jeszcze będzie porządkował jakieś informacje, osobny ekonomiczny, osobny nieekonomiczny, nie muszą śledzić tam Dow Jones i G20, bo dostaną te informacje już uporządkowane, to wtedy są gotowi za to płacić. Jak spojrzeć na rozwój naszego podcastu, no to tym chociażby są kluby DLR. One umożliwiają ludziom to, że oprócz tego, że są biernymi odbiorcami podcastu, mogą sobie posłuchać, to mogą też coś powiedzieć. Mogą przyjść raz w tygodniu na spotkanie klubu, które spotyka się w ich mieście i poznać ludzi, nawiązać relacje, pójść razem grać w piłkę, powymieniać się książkami, zrobić razem jakąś akcję społeczną. Niedawno robili akcję Czerwona Róża, czyli w miejscach ważnych dla lewicowej pamięci zostawiali róże, robili zdjęcie, wrzucali w media społecznościowe. Mogą sami robić treści. Niedawno klub DRL z Krakowa zrobił taką serię grafik upamiętniających powstanie kościuszkowskie. Mogą sami robić spotkania. Tak? Jeden klub zrobił spotkanie z Janem Zygmuntowskim, inne wokół tematów medycznych zrobił swoje. To już jest coś dużo więcej niż bycie biernym odbiorcą mediów. Jak dałeś nasz partyzancki przykład z tego, jak się buduje studio domowe, to ja dam jeden taki bardzo pozytywny, który mnie chwycił za serce. Ktoś do mnie napisał, że w związku z tym, że ja mam książki za plecami, ale w dokumentacji to dla niego za mało, to zaczął po prostu spisywać tytuły tych książek, które są w Excelu i widzi, że jest tam taka biografia Adolfa Thiersa, ale nazwiska autora nie widać i czy mógłbym mu uzupełnić do tego Excela, żeby miał. Tak, to jest zaangażowanie społeczności. A jeśli dodamy do tego, że bez tej społeczności nie ma wpłat w ramach crowdfundingu, które pozwalają zachować niezależność, które pozwalają się utrzymywać, no to koło się zamyka. Ludzie dołączają po to, żeby być w społeczności, a obecność społeczności warunkuje w ogóle możliwość dalszego istnienia takiego medium, a społeczność jednocześnie jest bardzo dobrym szefem i recenzentem, no bo oczekuje raczej bardziej jakościowych treści niż bardziej sprzedawalnych treści. Lepiej w tym rozumieniu pójść do 100 tysięcy ludzi po złotówkę niż do jednego człowieka po 100 tysięcy złotych i wisieć na jego łasce. To ma też swoje złe strony, tak w ogóle, że powiem coś kontrowersyjnego w tej części, bo Z jednej strony bardzo schlebiającym mi, a z drugiej strony najbardziej irytującym typem maila czy wiadomości, jakie dostawałem, gdy powstał nasz program, było: panie Jakubie, niech pan mi powie, co mam myśleć. Niech pan mi powie, co mam myśleć o prostytucji, co o dyrektywie lekowej Unii Europejskiej, co mam myśleć o modelu rozwoju kolei dużych prędkości w porównaniu z rozwijaniem kolei regionalnych. Nie? Ludzie pytali się mnie o rzeczy, w których nie mam pojęcia, ale przede wszystkim nie mam ambicji, by mówić komukolwiek, co on ma myśleć albo jak ma żyć. Nie? Nigdy nie miałem takiej ambicji. Znaczy, ja mogę z przyjemnością powiedzieć, co ja na jakiś temat myślę albo co ja uważam za wartościowe albo jak ja żyję. Nawet do tego się mogę posunąć, że powiem, jak ja żyję, ale na pewno nie, co ktoś inny ma myśleć, co ma uważać i jak ma żyć. I te wiadomości przychodziły czasami, wiecie, nawet nad ranem. Nie? Ktoś poświęcił sobie czas, żeby słuchać naszego programu do późnych godzin nocnych i potem jeszcze głodny lub głodna wiedzy pytać nas o jakieś fundamentalne dla siebie sprawy o 3:41. I to z jednej strony jest wielki zaszczyt, przywilej, ja mam tego pełną świadomość i wielka przyjemność, że jestem adresatem takich pytań, ale z drugiej strony to mi uświadomiło coś bardzo ważnego o współczesnej kulturze medialnej i o współczesnym internecie, a mianowicie to, że ludzie potrzebują guru. I że współczesnie istniejące formaty internetowe do tego przyzwyczaiły. Ponieważ ja, wydaje mi się, wciąż mam w sobie na tyle pokory, żeby nie odpowiadać na wszystkie pytania od dyrektywy unijnej lekowej, po problemy rybołówstwa na Morzu Północnym, a skończywszy na deficyt litu w Chile, to z całą pewnością jest masa osobowości internetowych, którzy tej pokory nie mają i z przyjemnością odpowiedzą na każde z tych pytań, dając tę samą gotową z rozdzielnika odpowiedź, obsługując jakąś tożsamość. Sukces Janusza Korwin-Mikkego
jako nieustannie obecnej w polskich mediach figury jest dobrą ilustracją tego zjawiska. Znaczy, Janusz Korwin-Mikke prawdopodobnie na każde z tych pytań, od prostytucji po wydobycie litów w Chile, ma jakąś odpowiedź. Ta odpowiedź pewnie brzmi, że jest to wina socjalizmu, ale zawsze ją ma i zawsze jej udzieli. I dużo mądrzej niż ja mówi i pisze o tym Helen Lewis, która zrobiła dla BBC, dostępny także na Spotify'u, świetny 6-odcinkowy serial The New Gurus, Nowi Guru, w którym leci przez tych wszystkich ludzi, od Russella Branda, przez męskich trenerów podrywu, przez gości od Bitcoina, skończywszy na ludziach, którzy doradzają urynoterapię, i na ich przykładzie pokazuje, jak bardzo ważną i głęboką potrzebę w naszym postreligijnym, sekularystycznym społeczeństwie wypełniają ci internetowi guru. I ja, mając tego świadomość, znaczy widząc też, z czym my się z Marcinem spotykamy, bardzo wcześnie, myślę, że jeszcze zimą 23 roku, zacząłem wydzwaniać do Marcina i mówić: Marcin, nie możemy pójść tą drogą. Nie? W sensie, tu leży taki łatwy owoc do wzięcia, i pod żadnym pozorem, Marcin, my się nie możemy po niego schylić. Bo za chwilę, jak zaczniemy odpowiadać ludziom na pytania, wiecie, co oni mają jeść, co mają myśleć, jak mają się ubierać, jak mają prowadzić swoje życie osobiste i seksualne, to naprawdę staniemy się, znaczy, jakąś wersją współczesnych kaznodziejów, i co gorsza, my zrobimy na tym pieniądze. Bo to jest dopiero niezwykle jakby intrantny i korzystny i bardzo zyskowny segment życia w internecie. Czego ta historia dowodzi? Znaczy, oprócz tego, że jesteśmy jej pozytywnymi bohaterami oczywiście, to dowodzi też tego, że dzisiaj formaty internetowe odpowiadają trochę na to, co już było w mediach wcześniej, ale na dalece bardziej intymnym poziomie. Że zawsze w mediach była taka, w prasie czy w radio, była taka sekcja porad, co nie? Tam napisz do, no i napisz do redakcji. No i ludzie pisali do redakcji z pytaniami o diety, o życie randkowe, o sprawy rodzinne i sercowe. Znaczy, to zawsze było, ale figura czy format internetowego guru oczywiście wywindowało to na poziomy niewidziane. I tak, patrzę, mam jeszcze 6 minut w tym segmencie, który sobie przewidzieliśmy. I to, że oparliśmy się tej pokusie, uważam w jakimś sensie za sukces, ale też uważam, że to daje nam jakąś bardzo istotną wiedzę na temat też tego, co dzisiaj jeszcze się w przestrzeni internetu, w przestrzeni online broni, co jest potrzebne i co jest bardzo ważne. Ponieważ, i tu naprawdę obiecuję, że kończę, ponieważ być może najważniejszej lekcji na temat tego, co jest dzisiaj faktycznie dźwignią handlu, jak to się mawiało, udzielił mi Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, wcześniej Uważam, Że, z którym rozmawiałem, kiedy przeprowadzałem wywiady do mojej książki Nowi Barbarzyńcy, która była o upadku tradycyjnych mediów i sukcesach tak zwanej alternatywnej prawicy. I Paweł Lisicki, gdy siedziałem z nim w gabinecie redaktora naczelnego tygodnika Do Rzeczy, powiedział mi mniej więcej coś takiego. Znaczy, ludzie nie kupują mojego tygodnika, bo chcą się czegoś dowiedzieć o świecie. Oni kupują ten tygodnik, żeby dowiedzieć się, co myślą o świecie Ziemkiewicz, Warzecha i Wilcztajn. Oni chcą, żeby ktoś mądrzejszy od nich wytłumaczył im, jak naprawdę jest, jak powinno być, co oni mają myśleć i jakich argumentów mają używać w trakcie kłótni przy wigilijnym stole ze szwagrem. I to jest też coś, to jest zjawisko, wobec którego, jak słyszycie, ja mam też wielką ambiwalencję. Bo ja wiem, że taka pokusa jest i że to jest coś, co wypełnia olbrzymią tożsamościową potrzebę, i tu już nawet postawię kropkę, po upadku tak zwanych autorytetów. Nie? Bo gdy wziąłeś gazetę wyborczą, ja to czasami robię, bo lubię sobie poczytać o inwazji na Irak, gdy weźmiesz gazetę z roku wyborczą, z roku 2003, to przynajmniej zobaczysz tam osoby o dużych nazwiskach, które o czymś ze sobą dyskutują, które można nazwać autorytetami. Nie? Czy to będzie Kołakowski, Lem, Tischner, Geremek, Mazowiecki. Cokolwiek o tych ludziach nie myślimy dzisiaj,
to można powiedzieć, że tam przynajmniej polemikę prowadzą jacyś ludzie o poważnych nazwiskach i poważnej randze. Gdy weźmiesz tę samą gazetę w roku 24, jakby to ująć delikatnie, bo wiem, że to spotkanie się nagrywa, nie dostaniesz nazwisk tego samego formatu i tej samej głębi myśli. Ale ta potrzeba słuchania tego typu ludzi wciąż istnieje, wciąż będzie i wciąż w dużej mierze moim zdaniem prowadzi nasze wybory w tej przestrzeni internetowej. To jest wciąż poszukiwanie guru. Ja tylko błyskawicznie uzupełnię to, co powiedziałeś. Błyskawicznie i anegdotycznie. Jedna rzecz jest taka, że był czas, on się do końca jeszcze nie minął, kiedy dostawaliśmy mnóstwo zapytań przez najróżniejsze media, czy X jest lewicowe, czyli krótko mówiąc, to była prośba o wykładnię. Znaczy, można było dosłownie poczuć, jakbyśmy siedzieli w kongregacji do spraw nauki i wiary, musieli się spotkać i no, po rozpatrzeniu tej sprawy i zapoznaniu się z katechizmem prawdziwego lewicowca stwierdzamy, że X może być uznane za lewicowe albo nie może być uznane za lewicowe. Więc no, ja jestem jeszcze w stanie wchodzić w dyskusję, czy coś jest słuszne, czy nie, ale natomiast tworzenie wykładni, czy oby na pewno jest lewicowe, z powołaniem się na 6 autorytetów po drodze, robi na mnie wrażenie straty czasu, ale bardzo dużo ludzi tej tożsamościówki potrzebuje. A zwłaszcza, jeżeli mają wątpliwości, to chcieliby dostać takie, taki stempel, takie potwierdzenie, że mimo wszystko jest lewicowe. Więc i druga rzecz, szczególnie dużo dostajemy zapytań o to, co należy myśleć w jakiejś sprawie przed świętami, zarówno bożonarodzeniowymi, jak i wielkanocnymi. Jest bardzo duże nasilenie wtedy tego rodzaju komunikacji. Teraz z czego to wynika? To wynika z tego, że ludzie mówią, a bo tam będzie mój kuzyn, on jest korwinistą, a będzie mój kuzyn, on jest pisowcem i ja potrzebuję w temacie, i tu pada jakiś temat, wiecie, tak, 5 minut, 15, 20 zdań, samo mięso, żebym mógł się odwinąć i żebym mógł mu pokazać, że jest głupi. Czyli krótko mówiąc, ludzie zamawiają gotowce, które chcieliby dostać po to, żeby wygrać jakąś dyskusję. To również byłoby obsługiwanie głęboko tożsamościowej potrzeby, bo oni nie mówią, ale jak to naprawdę jest z tymi podatkami, albo z tym ZUS-em, albo NFZ-em, albo wojną w Iraku, tylko dostarczcie mi argumentów. Więc podpowiadam komuś, kto nie ma moralnych obiekcji, że to byłaby nawet dobra usługa, że ktoś wie, że po prostu czeka go jakiś spór i potrzebuje takiego szybkiego executive summary, co ma powiedzieć, żeby wygrać dyskusję, parę chwytów poniżej pasa, parę brudnych, herystycznych zagrań i wtedy można wyjść z rodzinnej kolacji z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku i tego, że wykupiony abonament w takiej usłudze po coś był. Bardzo dziękujemy za tą bardzo dogłębną wypowiedź. Jeszcze teraz chcieliśmy wam zadać kilka pytań i może pokrótce, mam nadzieję przynajmniej, że jest chociaż trochę osób tutaj, które was nie zna albo nie zna was dobrze. Czy moglibyście powiedzieć nam, co robiliście wcześniej i jak to się stało, że stworzyliście DLR? Jeżeli są tu jakieś osoby, które nas nie znają i wytrzymały ostatnią godzinę, to chciałbym je poznać i uścisnąć im dłoń i pogratulować cierpliwości, że przyszły tutaj dla dwóch kompletnie anonimowych facetów słuchać ich rozkmin na temat bardzo różnych rzeczy. Ale już odpowiadając poza tą przestrzenią żartu, a co byś chciał o nas wiedzieć? Co się takiego stało, że zadzwoniłeś do Marcina i powiedziałeś, wiesz co, musimy, albo na odwrót, musimy założyć podcast. Bo lubiłem dzwonić do Marcina w ogóle wcześniej i z nim rozmawiać. I czasami to się przeciągało w takie rozmowy naprawdę do późnych godzin nocnych, do bardzo nieprzyzwoitych godzin. I to, że my rozmawiamy dwie i pół, trzy godziny w formule podcastu, jest tylko dowodem na to, że potrafiliśmy rozmawiać 4 albo 6 przez telefon do stanu zapalenia ucha. I doszliśmy w jakimś, na jakimś etapie naszej znajomości intelektualnej, że warto byłoby coś z tym zrobić bardziej publicznie. Zacząć to nagrywać i monetyzować, skoro i tak tyle czasu na to poświęcamy. Dlaczego nikt nam za to jeszcze nie płaci? Bo jedynie człowiek, który obsługuje Pegasusa, tego słucha. Kolejne pytanie, które dla was mam, tak naprawdę są to dwa pytania. Chciałem się dopytać pokrótce, jaką lewicę reprezentujecie, a
Jeszcze... Słucham? Tą prawdziwą padła odpowiedź, żeby tutaj się nagrało. I jednocześnie chciałbym, jakbyście mogli pokrótce przedstawić, w jakim stanie obecnie Polska znajduje się w tej sytuacji lewica, prawica. Tutaj bardziej chciałbym to zawęzić do kwestii gospodarczej, bo wiadomo, na wiele kwestii byśmy tutaj mogli polec na tym pytaniu, by zajęło dużo pytań. W kontekście takim, że jeżeli posłuchamy sobie trochę Sławomira Mentzena, to możemy mieć poczucie, że jeżeli chodzi o nas gospodarkę, żyjemy w skrajnym socjalizmie, wręcz w komunizmie, ale jeżeli byśmy już posłuchali Jana Śpiewaka, to dowiemy się, że u nas jest skrajny liberalizm i wszystko i wszystkich można kupić. Jak wy na to patrzycie i czy byście mogli Polskę porównać do jakiegoś znanego przykładu kraju zachodniego bądź Stanów Zjednoczonych? To może ja wezmę to pierwsze pytanie. Żeby zrozumieć moją lewicowość, trzeba wiedzieć, że jestem jedynym prawdziwym lewicowcem w Polsce. Jaką lewicę reprezentuję? No, chciałbym powiedzieć, jednocześnie promując moją książkę, że wieczną lewicę. To znaczy nie taką, która wynika z jakiejś mody intelektualnej albo nacisku środowiskowego, tylko wynika z jakiejś głębszej refleksji nad tym, co lewica mówiła przez ostatnie 250 lat i na tym, co mówi lewica tak w ogóle na świecie, patrząc na to, co mówi duńska socjaldemokracja, angielscy lejburzyści, hiszpańscy socjaliści, a nie tylko skupiając się na to, co można tam usłyszeć na Twitterze polskim. Natomiast odrzucam, że tak powiem, gramatykę twojego pytania. Czyli ja nie reprezentuję żadnej lewicy. Czyli nie ma jakiegoś lewicowego środowiska, partii, think tanku, który scedował na mnie zadanie zrobienia podcastu i ja teraz na miarę swojej możliwości próbuję im nabić przyszły wynik wyborczy. Reprezentuję wyłącznie siebie i nas dwóch i w jakiejś mierze środowisko, które dopiero się rodzi, które dopiero zakładamy, które dopiero chociażby za sprawą klubów DLR zaczyna realnie funkcjonować i które mam nadzieję będzie też rekrutowało kolejnych dziennikarzy, którzy będą z nami współpracować, ale to jest tyle. Ja często odpowiadam na to pytanie następująco, że gdy patrzę rano w lustro, naprawdę nie zastanawiam się, czy widzę tam odbicie Ignacego Daszyńskiego, czy Klementa Attlee. Teraz czy... jak to mówisz z tym wąsem? A to wszyscy mówią, wiesz, nie, bo są dwie szkoły. Jedna mówi, że wyglądam jak młody Dmowski, a druga, że jak młody Sikorski. Przy czym Sikorski w Afganistanie walczył po tej złej stronie. Ja myślę, że wyglądasz jak Matt Smith. Kto z was ogląda The Crown i widział księcia Filipa, to... To też słyszałem. Więc. Lepiej to brzmi, niż wyglądasz, wiesz, jak Janusz z tym wąsem. Sekcja stylistyczna w nowym medium doczekała się nowego redaktora, wiesz? Jak mam wąs, to wyglądam jak młody Omar Sharif. Tak, to jest jedyne, co łączyć ze światem islamu. Twój irański barber. Więc gdy patrzę rano w to lustro, tak, to nie zastanawiam się, czy widzę tam odbicie Ignacego Daszyńskiego. Gdy smaruję chleb, to nie zastanawiam się, czy smaruję go na lewicową modłę. I gdy w końcu wkładam tę kromkę chleba, to nie myślę o tym, czy robię to na właściwy socjalistyczny sposób. I było wiele lat, w których ja też w ogóle świadomie unikałem określania siebie słowem lewicowiec. Natomiast robiono to z dużym zacięciem za mnie. Mój serdeczny przyjaciel Witold Jurasz, którego z tego miejsca pozdrawiam, ilekroć zapraszał mnie do jakiegokolwiek programu, prosił mnie o to, żebym zabrał głos w imieniu Światowej Lewicy. Choć nigdy nikt takiej roli mi nie zaproponował, to zawsze Witold, czy zapraszał mnie do Polsatu, czy zapraszał mnie do Onetu, czy zapraszał mnie gdziekolwiek indziej, gdzie prowadził program, mówił, no to Jakub, no to jakie jest to prawdziwe lewicowe stanowisko? Co to za bzdurę powiedział premier Portugalii? Wytłumacz się. Tak. I też sądzę, że praca nad tym programem i zderzanie się z takim oczekiwaniem, że będziemy reprezentować, ja i Marcin, jakieś uniwersalne credo lewicy, tym szybciej nas odsuwa od tego, żeby tak się określać i wskazywać, że w gruncie rzeczy istotniejsze są inne sprawy.
wartości. Wartości takie jak egalitaryzm, solidaryzm społeczny, redystrybucja, sprawiedliwość, wolność słowa, poszanowanie prawa. Wiele rzeczy, które mieszczą się w emplua lewicy, tej dobrej, prawdziwej, wiecznej lewicy, którą reprezentuje Marcin, tak? Ale które są czymś więcej, że które są ponad etykietą, jaką jest słowo lewica. Nasz serdeczny kolega Janek Zygmuntowski też zresztą uparł się, i słusznie uparł się, żeby odpisywać wszystkim, że lewica to jest tylko usytuowanie w parlamencie, a ważniejsze jest coś więcej. Tak? Ważniejsze jest to, co reprezentujesz, jaki jest twój stosunek do wartości, jaki jest twój stosunek do wspólnoty, do pewnych powinności w tym społeczeństwie. I ja też dojrzewam do tego, żeby tak o tym myśleć. I żeby chyba, pomimo, że to słowo lewe mamy w nazwie, to żeby trochę powoli zacząć je odczarowywać i mówić o kategoriach dobra wspólnego. Co więcej, też dlatego, jak uważam, mogę się mylić, przyciągamy tak wielu słuchaczy i słuchaczek, którzy z hasłem lewicowości nie utożsamiają się w ogóle, że oni widzą w nas, że to jest bardzo przygodne, to hasło. Że są rzeczy po prostu od niego istotniejsze. I że te istotniejsze sprawy, takie, które powtórzę się po raz trzeci, obiecuję i ostatni, jak stosunek do dobra wspólnego, do troska o innych, pojmowanie sprawiedliwości, w tym sprawiedliwości społecznej, czy nie wiem, zdolność do poświęcenia się dla jakiejś większej wspólnoty, czy ją nazwiemy społeczeństwem, narodem, ojczyzną, to jest drugorzędne, są tym prawdziwym horyzontem, o którym rozmawiamy. Co więcej, tu postawię kropkę. No ja mogę to tylko tak szybko spuentować, że ja raczej jestem podcasterem, który ma lewicowe poglądy, niż lewicowcem, który ma podcast. A na pytanie, czy żyjemy w socjalizmie, albo komunizmie. Żyjemy w społeczeństwie. Gdybyśmy żyli w komunizmie, to ja już byłbym w partyzantce w lesie, a Jakub byłby ministrem, więc nie żyjemy w komunizmie bez dwóch zdań. Natomiast jak się ma u nas socjalizm? No, na pewno gdyby Ignacy Daszyński powstał z grobu i patrzył na współczesną Polskę, to znalazłby ileś obszarów do usprawnienia. Myślę, że na przykład mieszkania byłyby takim tematem, który by go zajmowały. Myślę, że służba zdrowia stać nas na więcej i nie musimy szukać wzorców w odległej przeszłości ani w żadnych utopiach. Zobaczmy, jak to po prostu funkcjonuje gdzieś na zachód od Odry, w Niemczech, w Austrii, w Skandynawii, żeby zobaczyć, jak wiele jest możliwe. Zatem oczekujmy więcej od siebie i nie uważajmy, że jeżeli chodzi o wysiłek na rzecz dobra wspólnego, to doszliśmy już do końca historii w Polsce. A rozumiem, że ogólnie jesteście przyjaciółmi, ale jednak... Tak, jesteśmy. Jednak od czasu do czasu można poczuć różnicę między wami. Odcinek o zielonej granicy wrzało w nim dosyć mocno. Czy moglibyście nam powiedzieć, co was najbardziej różni i o co najczęściej się kłócicie? Nie. To jest dostępne za odpowiednim progiem na Patronite. My się nie kłócimy. Zdarzyło nam się i na tym poprzestanę chyba tutaj. Ale kłócić myślę, że raz. Ale raczej... Ludzie, Jakub prowadzi podcast z Łukaszem Warzechą. To znaczy, że on, to siłą rzeczy musi być człowiek otwarty, ekumeniczny, ceniący sobie różnice zdań, chociaż oczywiście wiem, że gdzie jak gdzie, ale na lewicy funkcjonuje tak zwany fetyszyzm drobnych różnic. To znaczy, że jak się komuś pokaże takiego skrajnego prawicowca i tak dalej, to jest takie, no jakkolwiek się z nim nie zgadzam, no to co jest jakieś tam logicznie spójne. A jak się pokaże lewicowca, to się o 0,25% różni w poglądach. To jest nazista, to jest faszysta, to jest homofob, rasista i tak dalej. Więc jedną z ambicji, które sobie postawiliśmy, było dokładnie to, żeby nie wpaść w tego rodzaju sposób myślenia. Jak sądzę, to też widać, może z jednym, dwoma wyjątkami, ale widać po naszych rozmowach z gośćmi, którzy potrafią mieć gwałtownie odmienne poglądy, a jednak nie ma tam rzucania krzesłami, przekleństwami, znieważania się nawzajem.
I ja nigdy nie pozwoliłbym, żeby różnica w poglądach politycznych sprawiła na przykład, żebym nie nazwał kogoś przyjacielem czy kolegą. Tutaj nie o to mi chodziło, bardziej... Mogę to powiedzieć na bazie bardzo szybkiej historii, również z osobą, która ma kompletnie inne poglądy. Rozmawiałem z redaktorem Kacprem Kitą z Nowego Ładu i ustaliliśmy rzecz następującą, że gdybyśmy żyli w latach 30. w Hiszpanii, to strzelalibyśmy do siebie nawzajem. Gdybyśmy żyli w latach 40. w Anglii, to bylibyśmy zwolennikami różnych partii politycznych, mielibyśmy inne poglądy, ale zupełnie kulturalnie. Tak? Byśmy sobie podyskutowali na garden party. A gdybyśmy żyli w latach 50. we Francji, to bylibyśmy w jednej partii. Wszystko jest względne. Mi bardziej chodziło o to, że jednak wasz program jest też ciekawy dzięki temu, że jednak macie, istnieją pewne różnice w zdaniach. I to, o co ja chciałem się zapytać, to właśnie, czy są pewne różnice, które rzeczywiście często tak jakby prowadzą was do tego, że nie, Marcin, ja się z tobą nie zgodzę. Jakub, nie masz absolutnie racji. Tony Blair. No, dokładnie, dziedzictwo tego zbrodniarza. Marcin leciał do Londynu na konferencję w miniony weekend, gdzie gościem miał być, był ostatecznie? No więc właśnie. To jest symptomatyczne. Rok temu, kiedy ja miałem być na tej konferencji, miała być Ann Applebaum i nie przyszła. W tym roku był Marcin, Tony Blair stworzył. Znaczy, może jest to jakaś prawidłowość, ale żałowałem tego, że nie ma tam Tonego Blaira, bo gdyby był i zrobił sobie z Marcinem zdjęcie, to ja już miałem gotowy żart na to na Twitterze, ponieważ chciałem opublikować to zdjęcie Marcina z Tonym Blairem i napisać, że ledwo rok prowadzimy podcast, a Marcin już w Hadze. Ale nie udało się. Czy są obszary, które nas różnią? Nie no, to ja rozumiem twoje pytanie, wiem do czego zmierzasz, ale jako osoba, widzisz, medialnie obyta, umiem omijać treść pytania i udawać, że go nie rozumiem. Na pewno są obszary, które nas różnią, tylko wydaje mi się, że raz że my się dochodzimy często różnymi drogami do podobnych wniosków, to jest jedna rzecz. Druga jest taka, że ja lubię być kontrarianinem i ja lubię też, będę mówił za siebie, Marcin będzie mówił za siebie, tak jest łatwiej. Ja lubię też czasami bronić pozycji maksymalistycznych i walić w nas, czyli w tak zwaną wspólnotę Zachodu, cokolwiek ona znaczy, myślę, że z każdym rokiem coraz mniej, z powodów pryncypialnych. Nie? I czasami lubię się ustawić w roli tego, kto będzie bronił poglądu trudnego, niepopularnego, nie wiem, jakiegoś tam bolesnego i czasami wobec Zachodu, być może w opinii Marcina wobec Zachodu też nadmiernie krytycznego. Ale to jest kwestia pewnej dynamiki, którą, jak sądzę, mamy pod kontrolą i też, jak sądzę, gdybyśmy tych różnic czasami nie wyciągali na wierzch, to byłoby zwyczajnie nudno. Znowu wrócę do tematu wartości. My się co do wartości nie spieramy, nie? To jest istotniejsze. My się możemy spierać. Na przykład Marcin będzie mówił, że jest za ograniczoną i kontrolowaną migracją, a ja będę mu odpowiadał, że w sumie też jestem, tylko to nigdy nie będzie humanitarne, nie? I pytał się, no to Marcin, gdzie jest twój humanitaryzm teraz? Ale to są różnice na poziomie operacyjnym, na poziomie gdzie poglądu. Humanitaryzm Tonego Blaira. Natomiast i to pozwala temu programowi rzeczywiście mieć dynamikę, która się ujawnia w rozmowach, gdy pojawia się temat Bliskiego Wschodu, gdy pojawia się temat roli Zachodu i tak zwanego International Rules Based Order, czyli amerykańskiej hegemonii po prostu. To się ujawnia w dyskusjach, nie wiem, o polskiej polityce zagranicznej, o gospodarce. Ujawniają się między nami różnice poglądów, natomiast to, co pozwala nam odnosić się do siebie wzajemnie z szacunkiem i prowadzić ten program, a mamy mocne charaktery, tego też się nie da zaprzeczyć, przez ponad rok bez żadnych konfliktów, to chyba zgoda co do tego, że są sprawy fundamentalne, jakby istotniejsze w ogóle też niż różnice w temacie poglądów. Tymczasem oglądanie polskiej polityki i polskich sporów poprzez pryzmat mediów prowadzi ludzi do odwrotnych wniosków, zauważcie, nie? Że różnice poglądów są wszystkim.
Że to w kłótni o poglądy ludzie powinni się pozabijać, a kwestia wartości jest wobec tego drugorzędna i wtórna. Znaczy, kiedy realnie w świecie dobrze poukładanym jest dokładnie na odwrót. Co więcej, gdyby tak nie było, to demokracja i parlamentaryzm też nie mogłyby istnieć. Co na dziś możecie nam opowiedzieć o planach na nowe media na lewo od centrum? Jeżeli podpiszemy teraz NDA ze wszystkimi zgromadzonymi, no to będziemy mogli parę słów powiedzieć, więc jakby ktoś mógł się ustawić tam, zacząć rozdawać te kartki. Ale wyjąwszy NDA, możemy powiedzieć w sposób następujący. Jest to coś, nad czym po prostu cały czas pracujemy. Mam wrażenie, że już etap prac koncepcyjnych mamy w dużej mierze za sobą. Prowadzimy rozmowy z ludźmi, którzy chcemy, żeby do nas dołączyli. To też jest coś, co narasta cały czas inkrementalnie. To znaczy, kto nas śledzi, ten wie, że już zrobiliśmy pierwszy odcinek nowego cyklu, który się nazywa Komentariat, gdzie dołączają do nas dziennikarze, razem z którymi omawiamy najbardziej palące wydarzenia, które miały miejsce w ostatnim tygodniu. Już mamy shorty jako nowy format. Bardzo wiele osób twierdzi, że to jest niemożliwe w przypadku tego podcastu, że short DLR będzie trwał po prostu 45 minut. Tak? Instagram nie jest na to gotowy. Ale nie, wprowadziliśmy ten nowy format i cieszę się, bo jest przyjmowany dobrze. To, ku czemu idziemy, to idziemy ku temu, żeby zbudować duże, wysokozasięgowe, a jednocześnie sumienne, profesjonalnie, dobrze robione dziennikarsko medium, które jest osadzone w audio-wideo. Znaczy chcemy iść tam, gdzie jest przyszłość. Niektórzy to porównują do lewicowego kanału Zero, zostawiam już im tego rodzaju porównania, ale tak, chcemy mieć cykle, chcemy mieć naprawdę dużo treści, którymi taki kanał będziemy w stanie wypełnić, ale to jest coś, co ludzie mają obejrzeć, czego mają posłuchać. Jeżeli mamy tekst, to on raczej będzie podany w formie wideo eseju, a jeżeli już ludzie mają czytać, to raczej to będzie coś w rodzaju cyklicznych newsletterów. Natomiast nie widzimy w tym momencie i nie sądzę, że zobaczymy sensu w tym, żeby wchodzić na schyłkowy rynek. To mówię teraz w kontekście tego, o czym mówiliśmy na samym początku. Zakładanie medium drukowanego w ogóle nie wchodzi w grę. Zakładanie portalu, ja ostatnimi czasy bardzo dużo rozmawiałem z ludźmi, którzy mają tego rodzaju portale i którzy mówią, że właściwie nie wiedzą, co z nimi zrobić. Tak? One służą jako słupy reklamowe, które mają przekierować na podcast albo kanał na YouTube, bo to realnie ludzie oglądają. Więc zaczynać od tego nie miałoby sensu. Weźmiemy formułę, którą teraz mamy w DLR i będziemy ją rozbudowywać. Nie operuję teraz na poziomie konkretu, bo przyjdzie czas, żeby te wszystkie rzeczy, nad którymi pracujemy, ujawnić, ale mogę tylko obiecać, że myśl o najbardziej opiniotwórczym medium na lewo centrum nam cały czas towarzyszy. Ja też odpowiem szybciutko, czym nie chcielibyśmy być, bo widziałem w ostatnich latach zbyt wiele projektów medialnych, które obiecywały, że będą obywatelskie, oddolne, prawdziwie horyzontalne i demokratyczne, ale w praktyce oznaczało to, że nie chcą ludziom płacić. Nie? I taka logika robienia rzeczy w atmosferze ideowego pożaru, że świat się kończy i musimy zrobić medium jak najszybciej, bo bez nas ten świat się zawali, prowadziła wiele z tych projektów ku upadkowi. Dlatego, że nie były w stanie zagwarantować sobie stabilnych źródeł finansowania i wychodziły z takiego przekonania, że 20 tysięcy miesięcznie na Patronite i lokal z preferencyjnym czynszem od miasta, to już jest medium, nie? Że jak masz kuchnię, ekspres do kawy, jedną kamerkę, dwa mikrofony i wokół tego zatrudnisz, cudzysłów, ściągniesz kilkadziesiąt osób, które będą za stawki dalece poniżej rynkowych coś robić, to jest świetny pomysł i to rzeczywistość zweryfikowała te pomysły negatywnie. I przepraszam, nie odbierzcie mnie źle, ja nie mówię tego z żadnym, uwaga, polubiane słowo, schadenfreude wobec tych projektów, nie mówię tego z żadną satysfakcją, że komuś się nie powiodło, tylko ja osobiście tej logiki nie cierpię. Znaczy logiki wyjętej także często z głębokich lat 90. i pewnej kultury też pracy, która w Polsce dominuje, czyli zróbmy coś byle jak, szybko, na własnych zasadach, nie patrząc się na wszystko wokół, nie przestrzegając żadnych reguł, bo mi się uda, nie? Bo ja umiem.
bo ja to zrobię. Nie? Nie ucz ojca dzieci robić. I ja wiem, że te media, te projekty, te inicjatywy, chociaż wychodziły ze szczytnych przesłanek, nie wypaliły. Więc to jest jedna rzecz, której nie chcielibyśmy robić. Druga rzecz, której nie chcielibyśmy robić, to Marcin o tym wspomniał, to nie wchodzić w media schyłkowe. Niestety tekst jest schyłkowy. Mi się to nie podoba, ja się z tego tytułu nie cieszę. Nie przynosi mi satysfakcji również, ale medium tekstowe jest umierające. Próba wywierania wpływu dzisiaj na rzeczywistość publiczną czy debatę za pomocą tekstu jest skazana na niepowodzenie. I wreszcie nie chcielibyśmy chyba robić też medium tożsamościowego, nie? Czy sekty. Natomiast to, co chcielibyśmy robić, czy coś, co wyłania się czytelnie z tych potrzeb, które są zgłaszane, to coś, do czego słowo medium też nie zawsze być może idealnie pasuje. Bo gdy używamy słowa medium, to pojawia się natychmiast takie przekonanie, że jest to coś, co ma sztywną strukturę, ukazuje się cyklicznie i zajmuje się newsami, nie? Zajmuje się dostarczaniem informacji. Podczas gdy dzisiaj, i chyba ten wykład, to spotkanie, ta dyskusja też doskonale tego dowodzi, informacje są gdzieś daleko na dole tego łańcucha rzeczy, które są potrzebne. Czy potrzebne są analizy, komentarze, dobre opinie, umiejętność odnajdywania prawidłowości w skomplikowanym świecie. Ponieważ informacji mamy w swoim życiu natłok, informacji mamy wręcz za dużo, informacji nie brakuje, jest wręcz informacyjny przesyt. To, czego brakuje, to coś, czego nigdy nie dostarczy też nam AI na przykład. AI będzie pisało newsy, AI będzie pisało depesze prasowe, AI będzie pisało też artykuły. Tworzyło content wideo, content audio spokojnie do końca tej dekady. Natomiast nigdy AI nie zinterpretuje rzeczywistości i nie przyłoży pewnego autorytetu do niej, czy czegoś, co my z Marcinem się rzeczy robimy, czyli ryzykujemy twarzą za nasze poglądy. Nie? To, co my mówimy, jak mówimy, jakie prezentujemy stanowiska, jest gwarantem tego, są nasze osobiste. Są też, mówiąc wprost, nasze dochody, nie? Znaczy nasze powodzenie, to, że ja zapłacę czynsz za mieszkanie, tak? Ale też to, że się nie zbłaźnię i nie będę musiał z tego zawodu odejść, bo skoro wszystko, co z Marcinem mówimy w tym programie, nie jest cięte, bo pamiętajcie, że odcinki są nagrywane longiem, tam nie ma cięć, to wy dzięki temu wiecie, że wszystko to, co powiedzieliśmy, powiedzieliśmy z głowy, nie ze scenariusza i się z tego nie wycofujemy. To jest coś, czego ludziom nigdy nie da AI, nie? Na przykład. I te agregaty newsowe, które powstają. Więc gdy myślę o medium i gdy mówię, że słowo medium może być nieco mylące, to myślę o czymś, co jest hubem wiedzy, hubem dla analizy, co jest przestrzenią, gdzie można te rzeczy, o których rozmawiamy w podcastach, sobie pogłębić. Gdzie można posłuchać dłuższej analizy poświęconej tylko na przykład mieszkalnictwu, zobaczyć na ten temat parę wykresów, poczytać dane, wejść w to głębiej. To może być takie miejsce, gdzie będzie warto wracać, bo w takim miejscu odbywają się prawdziwie istotne debaty, których na przykład teraz nie ma przed wyborami samorządowymi. Tak? Nie ma. Kto zrobił dobrą debatę samorządową? Była jakaś w ogóle? I w tym sensie jest to pomysł na medium, ale i na coś więcej niż medium zarazem, na coś, co odpowie na wiele rzeczy, które pojawiają się w kontekście naszego programu i które my wiemy, że są istotne i chcemy je dawać. Żeby to dawać, trzeba zbudować społeczność ludzi, którzy chcą je z nami robić i wejść na pewien poziom, tu wracam do tego pierwszego punktu, nie, że ja bardzo nie chcę robić czegoś chłopniczo, wejść na pewien poziom finansowo-organizacyjny, który nam to umożliwi. Chciałem się was też zapytać, czy... I jeszcze, przepraszam, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, której się nauczyłem pracując w mediach i czego nie ma po tak zwanej umownej lewej stronie. Tematy i agendę trzeba narzucać. Dzisiaj ludzie o poglądach takich jak nasze tutaj, o poglądach propaństwowych, o poglądach wspólnotowych, o poglądach opierających się na zasadach solidarności społecznej i egalitaryzmu społecznego, zawsze muszą być gośćmi. Nie mają siły przebicia do narzucania tematów, do mówienia o tym, co jest ważne. Przepraszam, siedzący tam Janek z Zofią mają tę siłę, tak, którą sobie ciężko wypracowali,
ale strukturalnie rzecz biorąc nie ma tej siły, żeby układać agendę, mówić, że to do nas mają przychodzić inni i być naszymi gośćmi, a nie my mamy być gośćmi cudzymi. To się fachowo nazywa ramowaniem debaty. Tak długo, jak naszą debatę ramować będą kretyńskie poranki w rozgłośniach radiowych, tak, albo wywiady, które przypominają sprint przez płotki z pytaniami, tak długo ta debata będzie nic nie warta. I wiem, że mówię teraz z poziomu bardzo metamedialnego, ale to ramowanie debaty, ta zdolność do narzucania tego, co jest istotne, do proponowania tematów, do których to inni muszą się odnieść, jest tym horyzontem. Krytyka polityczna, o której dzisiaj można myśleć, można myśleć dużo złych rzeczy, zaczynała z takim celem i ten cel przez dłuższy czas realizowała. Później, mam wrażenie, po tej stronie powstała pustynia. Znaczy nie powstało środowisko, tytuł, grupa ludzi, którzy mieliby tę siłę przebicia, żeby to do pomysłów wrzucanych przez nich musieli odnosić się inni. Stanowski ma świetną intuicję z kanałem Zero. O tym pewnie będą pytania, o tym pogadamy. I geniusz jego pomysłu wyraża się w wielu rzeczach, ale chociażby w tym, że zrobił tę debatę o CPK. Znaczy ośmieszając media głównego nurtu, tak? Robiąc z nich kompletnych durniów. Czy pokazując, że gościu od piwka i piłeczki jest w stanie poprowadzić dyskusję na temat najważniejszych cywilizacyjnych, rozwojowych wyzwań Polski, a ci dziennikarze, którzy robią ten sprint przez płotki z pytaniami, nie są w stanie tego zrobić. I tu widzę pewien punkt ciężkości, do którego należy dążyć i powiem gdzieś tam nieskromnie, uważam, że mamy ten potencjał. Czyli jeżeli ktoś może tę debatę dociążyć w ten sposób, że o wyzwaniach, które dla ludzi myślących podobnie jak my, tak? Czy to będzie ograniczenie nielegalnych reklam alkoholu, czy to będzie doinwestowanie w sensowny program mieszkaniowy w tym kraju, czy to będzie ograniczenie... Mamy kryzys rolniczy. Kto, gdzie i w jakim programie powiedział wam, że to jest kryzys dotyczący koncentracji kapitału w rękach wielkich sieci handlowych i wywierania przez nie presji na mniejsze podmioty na dole tej drabiny, który nie jest wojną tak naprawdę rolników z Unią Europejską, tylko wojną wielkich sieci i wielkich konglomeratów przeciwko wszystkim innym. Nikt wam tego nie powiedział, ponieważ nikt nie jest w stanie narzucić takiego spojrzenia na tą debatę. I dopóki ktoś, to możemy być my, może nam się to nie udać, to może być ktoś inny, ale dopóki ktoś nie zbuduje ośrodka zdolnego narzucać inne ramy spojrzenia na fundamentalne problemy społeczne, tak długo debatą w Polsce będzie rządzić neoliberalizm, nie wiem, prowincjonalizm w podejściu do spraw międzynarodowych, serwilizm wobec Stanów Zjednoczonych i głęboka intelektualna peryferyjność. To w takim razie, Jakub, czy wy planujecie zrobić swój własny marsz przez instytucje? No, to chyba właśnie usłyszałeś odpowiedź na to pytanie, nie? W sensie, my chcemy być tą instytucją. Czy ja nie mówię za długo? Chcesz coś powiedzieć? Nie, świetnie bawię. Skoro mnie wypuściłeś, to powiem dwa słowa. Nie tyle marsz przez instytucje, co samemu stworzyć instytucje i zbudować na tej bazie niezależność. A jeśli ludzie, którzy nas słuchają, przychodzą na spotkania z nami, następnie chcą przejąć kontrolę nad uniwersytetem, telewizją, wojskiem i ostatecznie rządem, to nie będę ich powstrzymywał. Rządem światowym. Tak. To od razu tylko, bo ja wiem, że to pytanie będzie nawracać. Tylko to się nie wydarzy jutro. Znaczy też błagam was i apeluję o cierpliwość. Ostatnio byłem bliski naprawdę wyjścia z siebie, gdy dostałem pytanie w rodzaju: no obiecywaliście to nowe medium w listopadzie, jest już luty i co? To nie jest rzecz, która powstanie jutro. Ta hegemonia nie zostanie pokonana, wiecie, do wyborów samorządowych. Tak? To nie będzie tak, że duży cudzysłów, nie? Ale lewicowy kanał Zero powstanie w tydzień. To też jest mój taki apel, bo wiem, że w poprzedniej wypowiedzi zarysowałem bardzo szeroki horyzont, ale celowo użyłem też tego słowa horyzont, bo wrócę do początku tego, co mówiłem. Znaczy,
przekonanie, że da się wywrócić polską debatę od zera, mając 10 tysięcy na Patronite, zgubiło już masę projektów. Przetrawiono w ten sposób energię dziś setek fajnych ludzi, namawiając ich do pracy po godzinach, po nocach, za pół darmo, bez pomysłu, bez planu, z takim bardzo polskim, romantycznym przekonaniem, nie? Że róbcie za darmo, bo trzeba. Tak? Albo co, dla mnie nie zrobisz? Wiecie, my dlatego celowo ustawiliśmy ten próg w ogóle rozmowy o medium bardzo wysoko, żeby w momencie, w którym zaczniemy też ten projekt realizować, on naprawdę nie był chałupniczy, żeby nie trzeba było się za niego wstydzić i żeby on, tak jak wiele projektów, które widzieliśmy, nie wysypał się po 3 miesiącach na fali, nie wiem, odejść ludzi, którzy pracowali, nie wiem, na umowie śmieciowej albo dostawali pieniądze pod stołem, albo, nie wiem, byli mobbowani, żeby zarywać nocki, bo ktoś sobie wyobraził, że on teraz zrobi najlepsze medium w Polsce. Teraz odnosząc się do waszego wystąpienia, chciałem zapytać, czy nie uważacie, że istnieje zagrożenie, czy coś, co rzeczywiście realnie się dzieje, że jeżeli będziemy jako społeczeństwo naturalnie przechodzić na mniej mediów mainstreamowych, coraz więcej podcastów, czy nie zaczniemy zamykać się w bańkach? Lekiem na ograniczenia podcastów jest moim zdaniem więcej podcastów. To znaczy, nie istnieje żaden dobry powód, żeby znaleźć sobie jeden tożsamościowy podcast, który potwierdza wszystkie moje uprzedzenia i słuchać go od rana do nocy. Dużo lepszym rozwiązaniem jest wybór swego rodzaju medialnej diety. I tą dietę należy rozumieć na dwa sposoby. Pierwszy nawiązuje do tego, co powiedział Jakub, to znaczy nie mamy pochłaniać jak najwięcej informacji, tak jak nie mamy pochłaniać jak najwięcej jedzenia. Mamy pochłaniać te informacje, które są nam faktycznie przydatne, które są dla nas dobre. I myślę, że w przyszłości w ogóle jakąś usługą będą diety informacyjne. Nie? Jak z szumu, jak ograniczać ten szum medialny. Ale dieta też powinna być zbalansowana. I dla mnie jest rzeczą oczywistą, że powinno się słuchać podcastów, które prezentują odmienne poglądy, które są prowadzone przez ludzi z prawa, z lewa. Jeżeli ktoś tylko ma taką możliwość, bo włada innymi językami, to też znakomicie byłoby skonfrontować to, co słyszy w polskich podcastach, z tym, co można usłyszeć za granicą. I moim zdaniem, jeżeli ktoś się na taką bogatą, a jednocześnie zrównoważoną dietę zdecyduje, to nie ma problemu. Łatwiej będzie mu w ten sposób wyrywać się z baniek, niż mając naprzeciwko siebie media głównego nurtu, który z definicji jest ich mniej. Jeżeli mamy taką sytuację, na przykład jak teraz w Polsce, czy powiedzielibyście, że usłyszycie gwałtownie odmienne rzeczy i zobaczycie kompletnie inne interpretacje w TVN i w TVP? Natomiast jeżeli spojrzycie na spektrum podcastowe, znajdziecie tam każdy pogląd i każdy temat. Ale jeżeli jeszcze mogę cię dopytać, czy w takiej sytuacji to, co robi dr Phil w Stanach Zjednoczonych teraz, Merritt Street Media, czyli idea stworzenia nowego kanału, w którym przez 4 godziny mamy mieć informacje bez komentarza. Niech ludzie sami zdecydują, co mają o tym myśleć. Nie narzucajmy im żadnej narracji. Czy to ma sens? Czy to jest w stanie się w ogóle przyjąć? Czy w ogóle albo w Stanach, albo w Polsce? Może o Stanach to możemy zapytać Jakuba, ale czy uważacie, że coś takiego ma sens? Niech się spiera 1000 szkół, niech zakwitnie 1000 kwiatów. No, warto próbować. Jedną z rzeczy, które moim zdaniem nawracają cały czas przy dyskusjach o mediach dzisiaj, jest to, że należy eksperymentować z nowymi formatami, że nie należy powiedzieć sobie, to są nasze formaty, tu jest audycja ekonomiczna, tam jest audycja, gdzie odpowiadamy na pytania ludzi i one już muszą takie zostać. Nie, trzeba mieć śmiałość powiedzenia sobie jak Mark Zuckerberg, move fast and break things, trzeba się poruszać szybko i psuć rzeczy, je likwidować, jeżeli nie działają. Więc ja jestem kompletnie otwarty na eksperymenty. Ten akurat eksperyment, o którym wspomniałeś, byłbym niezwykle zdziwiony, gdyby się udał, gdyby po prostu monotonnym głosem czytać z kartki, co się wydarzyło, przewracać kartkę i czytać dalej, co się wydarzyło. To dla mnie brzmi jak czytanie depesz agencji prasowych na głos.
I według mnie nie tego ludzie chcą. Ludzie chcą jednak tego, żeby ktoś dał im kontekst. Tekst bez kontekstu to pretekst. I ludzie chcą, żeby ta informacja była bardziej pogłębiona. Ale raz filozof, dwa razy zboczeniec, kto wie. Jest taki świetny tekst Amberly Frost, uwielbiam go cytować, gdzie ona napisała tak. Jak ludzie chcą sobie poczytać o tym, jak świat powinien wyglądać, jak powinien działać, jak co jest dobre, jak to wszystko powinno się kręcić, to czytają New York Timesa. Ale jak chcą dowiedzieć się, jak świat naprawdę działa, to czytają Financial Timesa. I tak to trochę wygląda. To znaczy, ja zawsze pytany o to, wiem, że to pytanie też się pojawi, bo je tam widzę na tablecie. Zawsze pytany o to, co ja czytam, z czego ja czerpię informacje, albo co mi pozwala złapać właściwą perspektywę na świat, to odpowiadam moim egalitarystycznym, krwawiącym serduszkiem. Czytam Bloomberga, Financial Timesa, Puls Biznesu i jeszcze za nie płacę, tak? Dziennik, Gazetę Prawną i pół tuzina mediów ekonomicznych, i The Economist, i pół tuzina mediów ekonomicznych, bo, przepraszam najmocniej, bo tam sobie mogę przeczytać, jak świat wygląda naprawdę, nie? Bo tam ludzie płacą za Ekonomista czy Financial Timesa, bo chcą dostać informacje, które realnie wpływają na ich portfele inwestycyjne, więc nie chcą bullshitu. Nie? A jak chcą bullshit, to sobie odpalą sekcję opinii New York Timesa. I tam dostaną z kolei sobie bullshit, którym sobie mogą podleczyć swoje skołatane sumienie. Nie? Była piękna angielska wersja tego, o czym mówisz, jeszcze w czasach zimnej wojny. Brzmiała ona tak, że Timesa czytają ludzie, którzy myślą, że rządzą tym krajem. Financial Times czytają ludzie, którzy naprawdę rządzą tym krajem. Guardiana czytają ludzie, którzy myślą, że to oni powinni rządzić tym krajem. The Morning Star czytają ludzie, którzy chcieliby, żeby inny kraj rządził tym krajem. A The Daily Mail czytają ludzie, którzy myślą, że już tak jest. I teraz tylko skończę. Ja zawsze wiem, że gdy mówię, że ja czytam te wszystkie anglojęzyczne tytuły, to też wiem, że nie mogę nikomu tego polecić, bo te abonamenty kosztują masę pieniędzy. Tak? To jest droga zabawa. Ale też to zarazem pokazuje nam, dlaczego my jesteśmy słuchani i dlaczego słuchane są w ogóle programy, które próbują pewną wiedzę przełożyć. Ponieważ dzisiaj ludzie też nie potrzebują w jakimś sensie, wiecie, więcej media workerów. Nie? Potrzebują tłumaczy, interpretatorów wydarzeń i uczciwych brokerów informacji. Znaczy ludzie potrzebują dostać to, co ci, którzy zamawiają, nie wiem, analizy w domach maklerskich, dostają za pieniądze. Nie? Chcą dostać informacje, które są podane w sposób możliwie uczciwy, który też jest uczciwy wobec perspektywy, z której je mówi. My z Marcinem jesteśmy uczciwi wobec perspektywy, z której je mówimy. Nie? 15 razy dzisiaj powiedziałem o tym, jakie mamy wartości. Więc w pewnym sensie nikt nie czuje się oszukany, że dostał od nas takie informacje czy takie fakty, skoro powiedzieliśmy, skąd je mówimy. I liczą też, ja mam tego pełną świadomość, ludzie liczą też na pewną usługę. Znaczy po to chcecie nam płacić, że my też nie mamy życia prywatnego i czytamy te wszystkie rzeczy w tych Bloombergach, Financial Timesach, Guardianach i tak dalej. I wkładamy w to pracę, naszą prawdziwą, szczerą pracę, żeby o nich opowiedzieć w sposób uczciwy, czasami zabawny, szczery i taki, który jeszcze pozwala coś w polskich realiach z tym zrobić. Dlatego też podcasty, nie mówię o naszym, ale w ogóle, cieszą się uznaniem, bo wielu odbiorców i odbiorczyń tych mediów znajduje w nich translatorów, czy tych interpretatorów, czy tych uczciwych brokerów informacji. Bo nikt, i też miejmy tego świadomość, żyjemy w społeczeństwie, tak? Ktoś, kto ciężko pracuje, nie wiem, prowadząc autobus, rejestrując ludzi w przychodni albo w szpitalu, czy wykonując jedną z wielu innych trudnych, wymagających, czasochłonnych prac, nie znajdzie tego czasu, ale również zasługuje na wartościową wiedzę. I mnie zawsze podbudowują te historie, kiedy też dostajemy taką zwrotkę od osób często wykonujących te trudne, ciężkie, wymagające zawody, zabieganych, którzy mają swoje własne życie, rodziny i tak dalej, gdy piszą do nas, że nam ufają, że przez te 2-3 godziny w tygodniu dostaną to od nas. Nie? To też jest dla nas wielki przywilej i zaszczyt.
że w tej stratyfikacji udało nam się znaleźć takie uprzywilejowane miejsce, żeby to wszystko czytać i potem o tym na tyle szczerze i prawdziwie, jak umiemy mówić. To jeszcze tak, mamy dwa ostatnie pytania i zostawiamy już, już reszta będzie dla publiczności. A potem będą dwa pytania od was. Więc wolność słowa. Bardzo dużo o tym mówicie i o co chcieliśmy zapytać, to gdzie stawiacie granice dla wolności słowa i czy powinniśmy dążyć do ideału, nazwijmy go amerykańskiego, gdzie Stephen Colbert wychodzi i mówi o tym, że prezydent właśnie dokonał innej czynności seksualnej na prezydencie Putinie. Albo gdzie Bill Maher opowiada o tym, że da $1,000,000 za to, że Donald Trump wykaże, jeżeli ktoś udowodni, że Donald Trump nie jest dzieckiem szympansa. Za to orangutana. Został za to oczywiście podany do sądu, ale nie za to, że był to obraźliwy dowcip dla prezydenta. On został podany do sądu za to, że Donald Trump domagał się $1,000,000, ponieważ miał swój certyfikat urodzenia. I nie było tam napisane pomarańczowo orangutan, tak? Dokładnie. I teraz, czy to jest ideał, do którego powinniśmy zmierzać, kiedy już widzimy, że niektórzy politycy, chociażby z ostatnich dni, lubią na przykład na Twitterze powiedzieć coś, co wydawałoby się jeszcze parę lat temu nie do pomyślenia. Niska cena do zapłacenia za wolność słowa. Jeśli ktoś jest dziennikarzem i pisarzem, to sądzę, że jest sytuacja jeszcze o tyle szczególnej, że wolność słowa nie jest czymś, z czego korzysta. Wolność słowa jest czymś, czym jest. Jest zabarwieniem samej jego osobowości. Jest tym, co robi na co dzień. I ja jestem z tej szkoły, która jest jeszcze starsza niż amerykańska pierwsza poprawka, z tej szkoły jest John Milton, który w swoim wielkim dziele, jakim jest Aeropagitica, wyraża także i taki pogląd, że jeżeli nie pozwolimy komuś zabrać głosu w określonym temacie, to nie tylko jego pozbawiliśmy szansy, żeby się wypowiedział, to pozbawiliśmy szansy wszystkich, żeby się z jego poglądem zapoznali. Innymi słowy, nie ma takiego sędziego, nie ma takiego ministra, nie ma takiego Boga Imperatora, na którego chciałbym scedować prawo do decydowania o tym, co wolno mi przeczytać, a czego nie wolno mi przeczytać, co wolno mi zobaczyć, a czego nie wolno mi zobaczyć. Pytałeś o granice. Granicą według mnie jest oszczerstwo i granicą jest podżegactwo, jest wzywanie do łamania praw. To są dla mnie oczywiste granice. Jeżeli powiem o kimś, że wygląda, jak gdyby mógł być dzieckiem pomarańczowego orangutana, to jest ocena, której dokonałem. Ona może być nieuprzejma, chamska, godna potępienia. To jest pewna ocena. Jeżeli powiem o kimś, że ukradł $1,000,000, to jest oszczerstwo. To lepiej, żeby miał dowody na to, żeby tak było. Jestem zwolennikiem angielskiego modelu, gdzie oszczerstwo może oznaczać osobistą ruinę człowieka, który oszczerstwa się dopuścił. Więc z oszczerstwem nie ma żartów, zwłaszcza w epoce internetu i z podżeganiem do popełniania przestępstw oczywiście nie ma żartów. Ale wyjąwszy to, jestem zwolennikiem polskiej pierwszej poprawki do konstytucji. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że o żadnym amerykańskim rozwiązaniu nie powiem, że jest idealne i również nie powiem tego o pierwszej poprawce. W dzisiejszych Stanach Zjednoczonych pierwsza poprawka stała się czymś w rodzaju prywatyzacji wolności słowa. Pierwszą poprawką są dzisiaj objęte korporacje, które mogą pozywać aktywistów i także na podstawie pierwszej poprawki korporacje uzyskały olbrzymi wpływ na amerykańskie wybory polityczne, czym drenują demokrację od środka, a nie pomagają ją zabezpieczyć. To pozwól, że powiem tak, bo to jest kolejna rzecz, żebyś mnie nie złapał tu na spalonym. Oczywiście, kiedy mówię o pierwszej poprawce, to mówię to w cudzysłowie, a to z tego prostego powodu, że w Stanach nawet zaczęto uważać, że pieniądze są formą mowy, dlatego pierwsza poprawka osłania wpłacanie dowolnej ilości pieniędzy na wybory i na kandydatów. No to oczywiście nie jest coś, z czym bym się zgadzał. Uważam, że zarówno w Polsce, jak i w naszej europejskiej kulturze politycznej ani nie jesteśmy gotowi, ani nie bylibyśmy beneficjentami wdrożenia
amerykańskich zapisów dotyczących wolności słowa, chociażby dlatego, że penalizujemy negacjonizm zagłady, ale też mamy w bardzo odmiennym miejscu zawieszoną poprzeczkę tego, co uważamy za podżeganie do przemocy. Nie będę tu wdawał się w historię konstytucyjnych sporów w Stanach Zjednoczonych, które tego dotyczyły. Powiem tyle, że rzeczy, które w Polsce czy w europejskich kontekstach zostałyby uznane za wzywanie do zbrodni ponad wszelką wątpliwość, w Stanach Zjednoczonych bez problemu wybroniłyby się, w sądzie i to osoba do zabicia, której wzywano, musiałaby jeszcze płacić wzywającemu do zabicia. Uważam, że potrzebujemy bardzo mocnej ochrony dobrego imienia, choć nie korporacji i polityków, że potrzebujemy bardzo szybkiej, sprawnej i skutecznej drogi dochodzenia dóbr osobistych i sądownictwa w tym zakresie na tyle przyjaznego i taniego, żeby mogli korzystać z niego zwykli obywatele, którzy padają ofiarą oszczerstw czy pomówień. Natomiast ja wiem, co Marcin ma na myśli, kiedy mówi o pierwszej poprawce w polskim wydaniu. Mówi o zniesieniu paragrafów o obrazie uczuć religijnych i o specjalnej ochronie polityków i o nadużywaniu przez polityków artykułu tam bodajże 230. I tu się z nim w pełni zgadzam. Uważam, że w Polsce kler, politycy i korporacje nie powinny cieszyć się tak dużą, konstytucyjnie gwarantowaną ochroną ich dobrego imienia. Podobnie jak uważam, że w Polsce ochrona dobrego imienia, czy ochrona pewnych abstrakcyjnych wartości przez prawo poszła za daleko i należałoby ją zreformować. Stąd mój pogląd tutaj, no, bo to nie jest, przepraszam cię, to nie jest cała odpowiedź na twoje pytanie, tylko na pierwszą jego część. Mój pogląd tutaj jest dość jasny. No. Lepsza ochrona dla zwykłych ludzi, natomiast więcej wolności słowa wobec instytucji państwa i instytucji władzy. Tutaj już ostatnie tradycyjne pytanie, które za każdym razem pada. Tutaj byśmy prosili o wasze ulubione podcasty, rekomendacje na lewo, ale również na prawo od centrum, polskie i zagraniczne. Może zacznę. Jeśli chodzi o polskie i o podcasty Polsce poświęcone, na pewno wymieniłbym Politykę Insight, która moim zdaniem jest znakomicie prowadzonym podcastem i który naprawdę oferuje dużo wiedzy i który potrafi się dystansować od pewnych powszechnych mniemań, jak również mówić rzeczy, które dla samych czytelników polityki czy słuchaczy Polityki Insight mogą być trudne do przełknięcia. Za to należy im się bardzo duży szacunek. Osobiście lubię też podcast Kultury Poświęconej Klubu Jagiellońskiego. Po tym, jak się tam pojawiłem, zaczęli księża mnie rozpoznawać, więc to mam wrażenie, że dotarliśmy do zupełnie nowej widowni. Spotykam jakieś jezuity, on mówi, pan to jednak jest anima natura liter Christiana, panie Marcinie. Pan rozumie pismo, pan, Ewangelia płynie w pana żyłach. Jeżeli chodzi o międzynarodowe, na pewno raport międzynarodowy, czyli Witold Jurasz i Zbigniew Parafianowicz, to jest jeden z tych podcastów, co do których staram się nie przegapić ani jednego odcinka i ci dwaj dziennikarze, eksperci zawsze mi towarzyszą na zakupach, na siłowni, podczas spacerów i tak dalej. I właśnie oni doskonale pokazują, dlaczego słuchamy podcastów. Tu mają 2 godziny, żeby naprawdę powiedzieć w przedmiotowej kwestii to, co powinno być powiedziane. Mają różne poglądy, więc również się spierają i mają przestrzeń na to, żeby wszystkie argumenty, które są istotne, wybrzmiały. Nie ma tu zjawiska, które na przykład jest w radiu. Pamiętam i nigdy nie zapomnę wywiadu radiowego, którego udzielałem, kiedy to usłyszałem. Panie Marcinie, zostało nam 25 sekund, więc tylko błyskawicznie. Jaki wpływ miała II wojna światowa na międzynarodową pozycję Francji? Powiedziałem, że jeśli nam zostało 20 sekund, to powiem trudny do przecenienia. Jeżeli chodzi o zagraniczne, Monocle Magazine ma cały szereg świetnych podcastów. Poleciłbym podcast Foreign Desk, który prowadzi Andrew Miller, który ma przy okazji znakomite poczucie humoru i po prostu dużo radości sprawia słuchanie tego podcastu. Poleciłbym The Dish Andrew Sullivana, amerykańskiego konserwatywnego
pisarza, dziennikarza, który chyba zapewnił sobie na stałe miejsce w historii tym, że był on chyba pierwszą osobą, która mówiła o małżeństwach jednopłciowych. Napisała na ten temat książkę. Właściwie on to przekonał Davida Camerona do tego, a jednocześnie był jednym z pierwszych blogerów politycznych, który odniósł sukces. Więc w jakiejś mierze Andrew Sullivan jest postacią historyczną i ma bardzo dużą łatwość w zapraszaniu znanych, prestiżowych gości albo zapraszania gości, których nie będziecie kojarzyć, ale będziecie się bardzo cieszyli, że wysłuchaliście rozmowy z nimi, bo na przykład to jest jakiś lokalny dziennikarz z St. Louis, ale ma do powiedzenia naprawdę ciekawe rzeczy. Po lewej stronie z kolei dla równowagi poleciłbym Novara Media, którzy mają szereg świetnych programów. Poleciłbym The Rest is Politics, prowadzony przez dwóch ex-polityków, jednego prawicowego, jednego lewicowego. A jak słuchacie czegoś po francusku, to replik Alain Finkielkraut, który jest filozofem, który bardzo często zaprasza właśnie nie polityków, nie dziennikarzy, a eseistów, filozofów i tak patrzy na tematy bieżące, ale z dużego dystansu. Naprawdę bardzo, bardzo jakościowe medium. Więc to byliby moi faworyci. Ile mam czasu? 20 sekund. Polskich podcastów słucham bardzo mało, więc tę listę przedstawioną przez Marcina uzupełnię o dwa tytuły. Stosunkowo Bliski Wschód Kuby Katulskiego, mojego serdecznego kolegi i naszego kilkukrotnego gościa, który chwilowo chyba zawiesił nagrywanie i bardzo trzymam kciuki. Mam nadzieję, że wy podtrzymacie je ze mną, żeby wrócił, bo Stosunkowo Bliski Wschód był dla mnie takim programem, który dyskusje właśnie o sprawach globalnych ze szczególnym naciskiem na tamten rejon świata prowadził w sposób niezwykle profesjonalny, dojrzały i nie oglądający się na to, że wiecie, dla polskiego słuchacza to trzeba wszystko uprościć. No, Jakub tego nie robił i wywiązywał się z tego zadania świetnie, więc ja chyba ze Stosunkowo Bliskim Wschodem byłem na bieżąco z każdym odcinkiem. No i drugi program, którego nazwa też tutaj nie może nie paść, to Wiadomości z końca świata Zofii Sobczak i Jana Śpiewaka, którzy tu są i których pozdrawiam, ale nie tylko dlatego to powiedziałem, ale dlatego, że jest to program, którego lubię słuchać i którego autorów niezwykle, nie tylko jako osoby obecne w życiu publicznym, ale także jako swoich osobistych przyjaciół bardzo cenię. Natomiast jeżeli chodzi o zagranicę, to tu jest gorzej, bo ta lista jest niezwykle obszerna. Więc jeżeli jesteście tego ciekawi, ja zakładam, że może chociaż trochę jesteście, to na rano, żeby się obudzić, to słucham jednego z dwóch serwisów informacyjnych i to jest albo Financial Times World Briefing, bardzo krótki, 9-minutowy, a jeśli mam więcej czasu, to BBC World Service, półgodzinny. Żeby sobie pogłębić perspektywę międzynarodową, to debaty z cyklu Foreign Policy Live. To są dyskusje z dyplomatami, politykami, byłymi politykami, które często prowadzi Ravi Agrawal, aktualny redaktor naczelny pisma Foreign Policy. A z takiej półki, z polityki europejskiej to EU Confidential, który prowadzi znany i lubiany przez nas serwis Politico. Z gospodarki Free Economics Radio, a już obiecuję, zbliżam się do końca. Nie, bo tego jest masa, ale z takich rzeczy, które mnie osobiście robią bardzo ciepło na sercu, to wszystkie podcasty, w szczególności The Last Archive, mojej ulubionej amerykańskiej historyczki i osoby, którą uważam za absolutny autorytet, Jill Lepore. Wszystko, co ona robi, czy będzie to 10-odcinkowa biografia Ilona Muska opowiedziana przez między innymi Autostopem przez Galaktykę, tę książkę science fiction, po właśnie historię Stanów Zjednoczonych opowiedzianą w The Last Archive, czy jej podcasty historyczne, to coś, co jest dla mnie arcy wzorem tego, jak może, bo to nawet nie jest dziennikarstwo, ale jak może wyglądać historia, którą przekłada się na język mówiony i jak można sięgnąć absolutnych wyżyn opowiadania czy storytellingu. To Jill Lepore i wszystko, co ona robi. Bardzo dziękujemy i zapraszam Państwa do pytań. Proszę się, jeżeli ktoś jest chętny, zostawiamy tutaj mikrofon i zapraszamy. Dziś wieczorem jest open mic.
Mic drop powinien być na koniec, jak już. Dzięki bardzo za przybycie. Dwa pytanka. Studiuję w Wielkiej Brytanii, w mieście, które jest bardzo zdominowane przez Partię Pracy, ale na uniwersytecie. Right on. Ale na uniwersytecie uchodzącym za bardzo elitystyczny i konserwatywny, ale jak się porozmawia ze swoimi rówieśnikami na tematy polityczne, to w zasadzie ma się wrażenie, że wszyscy mają poglądy z grubsza lewicowe, że popierają prawa osób LGBT, aborcje, progresywne podatki, NHS, etc. Więc w zasadzie takie spektrum akceptowalnych opinii politycznych jest tak między takim lewicującym torysem a marksistą-leninistą, czyli inaczej między Marcinem Giełzakiem a Jakubem Dymkiem. I tak po prostu w obliczu Kira Starmera, który... To pytanie było ewidentnie pretekstem, żeby powiedzieć ten żart, prawda? W obliczu tego, że Kir Starmer niedługo wygra wybory w Wielkiej Brytanii i jednocześnie przekracza wszystkie granice tego, co lewicowiec może powiedzieć, żeby się podlizać prawicy. Jakiej lewicy w zasadzie chcemy? Czy chcemy platformy, na której chcą stanąć wszyscy ludzie? Czy chcemy lewicy buntowniczej? Czy ten bunt często młodzieńczy może się objawiać naprawdę młodzieńczym konformizmem? A drugie pytanko, a w zasadzie prośba, czy Marcin mógłbyś opowiedzieć jakiś żart albo anegdotkę po angielsku, ale ze słoweńskim akcentem. Tak, z akcentem Sławoja Žižka, tak. Kto chce Marcina mówiącego akcentem Sławoja Žižka? Poprosimy o oklaski. Cztery osoby. Odpowiadając najpierw na pytanie, absolutnie nie widzę sprzeczności między jednym a drugim. Te słowa o tym, że lewica powinna być platformą na tyle szeroką, aby stanąć mogli na niej wszyscy ludzie, to słowa Kira Alehardiego, pierwszego historycznego przywódcy Partii Pracy, który tym samym chciał powiedzieć, że nie będzie to ani partia klasowa w ścisłym tego słowa rozumieniu, ponieważ wszyscy są mile widziani, co musiało pocieszyć tych członków Partii Pracy, którzy są członkami Izby Lordów. Ale także, że nie będzie to sekta. Że nie będziemy wszystkich egzaminować z tego, czy można im wydać kartę lewaka, czy też nie. I istotnie Keir Hardie w Anglii, czy Ferdinand LaSalle w Niemczech stworzyli formułę partii, które były w stanie wygrywać wybory i rządzić swoimi krajami. Dalej, jeżeli Keir, już tym razem Starmer, mówi na przykład, że nie stoi na czele partii protestu, tylko stoi na czele partii służby, czy jeżeli podkreśla swój patriotyzm, to on w istocie rzeczy przemawia właśnie do przeciętnego Brytyjczyka. Ponieważ, jak już zauważył George Orwell, przeciętny Brytyjczyk, co by o nim nie mówić, jest patriotyczny. Ceni sobie przyzwoitość, solidność, stabilność i dla niego ktoś taki jak Keir Starmer, jakkolwiek dla studentów Oxbridge albo LSE i tak dalej, może być banalny, nudny i tak dalej. Dla przeciętnego Brytyjczyka to jest taka pewna para rąk. To jest taki solidny gość. I to jest taki gość, z którym tak, mógłbym pójść na piwo, sorry Janek, mógłbym pójść na herbatę. Czy to jest człowiek, który mnie rozumie, ponieważ na przykład wierzę w jego historię życiową. Od biednego chłopaka, który wychowywał się w robotniczej rodzinie, przeszedł całą drogę do tytułu szlacheckiego. Człowiek, który też uosabia sobą pewną aspirację. Więc moim zdaniem jest trochę tak, że z władzą jest odwrotnie jak ze skrzypcami. Być może trzeba je brać w prawą rękę, a grać lewą. To znaczy w czasie kampanii wyborczej tak, należy pokazać perspektywę dla wszystkich, należy być inkluzywnym, należy wygrać też bitwę o środek, natomiast absolutnie nie wyklucza później wprowadzania w życie bardzo radykalnych zmian, szczególnie, że zmiany radykalnymi nazywane to są zazwyczaj te, które popiera przytłaczająca większość ludzi, ale nie popiera ich klasa dyskutująca. Tu, żeby odwołać, uciec na chwilę z Wielkiej Brytanii, większość Amerykanów popiera publiczną służbę zdrowia. Większość Amerykanów popiera racjonalizację wydatków na zbrojenia, tak to nazwijmy. Większość popiera niższe czesne albo wręcz likwidację czesnego. Nie ma reprezentacji politycznej, która jest w stanie ponieść te tematy na sztandarze.
I wreszcie ostatni przykład, jaki bym dał. Tony Blair i eksperyment nowej partii pracy jest bardzo często sprowadzony do memu. No, to byli taczeryści i tak dalej. Spójrzmy na liczby, spójrzmy na fakty. Jeżeli mamy największe historyczne transfery do emerytów, rencistów, największe historycznie wydatki na edukację, na służbę zdrowia, na policję, co się przekłada na najlepsze w historii, dużo lepsze niż dzisiaj, wyniki w każdym istotnym parametrze, jaki moglibyśmy chcieć przebadać, czyli ilości przestępstw, wykrywanych przestępstw, wyników osiąganych przez uczniów w szkołach, wyleczalności takich chorób jak nowotworowej czy choroby serca. Mieliśmy takie rzeczy jak pierwsza w ogóle w historii Anglii ustawodawstwo proklimatyczne, związki partnerskie, pokój w Irlandii Północnej. Jeżeli zrobienie tego wszystkiego wymagało, żeby Peter Mandelson poszedł do studia telewizyjnego i powiedział, że the Labour Party is intensely relaxed about people getting filthy fucking rich. Bardzo, bardzo rzadko ludzie wspominają, że była druga część tego zdania. As long as they pay their taxes. To trudno. To zróbcie to, co trzeba, żeby wygrać wybory. Bo jak celnie powiedział Roy Hattersley, jeżeli Partia Pracy przegrywa wybory, to cierpią ludzie pracy. Nie wiem, czy chciałbyś coś do tego dodać. Znajdzie się cela dla Tonego Blaira. Nie, szybciutko. Ja jestem ostatnią osobą, która powinna odpowiadać na pytanie, jakiej lewicy nam trzeba. Natomiast jeżeli czegoś nas nauczyły dwa wybitne seriale Armanda i Anucciego, czyli VIP i The Thick of It, to nauczyły nas tego, że skuteczna partia polityczna to, co ludziom się nie podoba, przykleja swoim przeciwnikom, a to, co się ludziom podoba, bierze dla siebie. I trochę tego bym życzył pewnie lewicy, która wzięła na siebie, nie wiedzieć czemu, rolę bycia obyczajowym zderzakiem liberałów i brania na siebie tych wszystkich rzeczy, które są trudne, niepopularne, czasami budzące opór i sprzeciw. Tylko po to, żeby na kluczowym odcinku wprowadzili te rzeczy za nich inni, gdy przestaną być już kontrowersyjne, oburzające, trudne i wymagające. A co do moich osobistych preferencji, to było takie, nie wiem, życzenie, może dobra rada, a może po prostu chciałem się popisać, że znam obydwa te seriale i że wyciągnąłem z nich właściwą lekcję. A pytanie o to, jakiej lewicy ja sam bym chciał, zostawię sobie na inną okazję. A. But this reminds me of an old Slovene joke. It is a very dirty joke, so you have to forgive me, but you know. There is a synagogue and you have a wealthy Jew and a poor Jew who are praying in the synagogue, yes? I know it is not an anti-Semitic joke. You woke people, don't worry about it. And the rich Jew, he says, you know, I am nothing, blah, 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 I am the worst sinner, etc., etc. And the poor Jew joins him in saying, I am nothing, I am the worst sinner, and so on and so on. And the rich Jew looks at him and he says, and who the hell are you to say that you are nothing just like me? You understand, this is a very Lacanian joke, like in this post-Marxist structuralist way. And so on and so on. It gives you this idea of how only the rich man's perspective is the universal one. And this I claim, is a very subversive idea within the structure of the joke itself, and so on and so on. My God, you may think I am this crazy leftist who keeps saying those jokes, but there is a deeper meaning behind it. And if you read Freud and Hegel, etc., and you will read Freud's famous essay, Unbehagen in der Kultur, you will probably see it or not. Warto be like było. Kung Fu Panda. He's warto black, było. He's white, he's Asian. Absolutely progressive and so on and so on.
Przepraszam, ja chciałem... Przepraszam, jestem prostym inżynierem, spróbuję z prostym pytaniem. Chodzi o dobro wspólne, bo mam wrażenie, że jeżeli chodzi o pracę nad dobrem wspólnym, występuje w kapitalizmie, nie żebym hejtował kapitalizm, ale występuje pewien zasadniczy konflikt. Chodzi o to, że jeżeli chcemy pracować nad dobrem wspólnym, to ostatnio pan, panie Marcinie, był w programie, w którym opowiadał pan o swoich przygodach ze startupem. Tam padła też obserwacja tego, że prawo podatkowe w Stanach Zjednoczonych jest skomplikowane i że lobby doradców... Za wyjątkiem Wisconsin. Okej, okay, że lobby doradców ma w interesie to, żeby utrzymać to na tym poziomie skomplikowania. Zapewne u nas zobaczymy też podobne rzeczy. No i nie wiem, może poziom skomplikowania umów ubezpieczeń, czy coś w tym stylu. Albo, naprawdę, nie wymieniając przykładów, mam pytanie, jak lewica, którą panowie nie wiem, czy reprezentujecie, czy próbujecie pokazać, ta wieczna lewica, mogłaby odpowiedzieć na pytanie... Przepraszam, próbuję zabrać słowa. Jak człowiek, który nawet ma intencję, żeby pracować nad tym dobrem wspólnym i chciałby to zrobić, ma jakieś integrity, ale w granicach rozsądku, ma na przykład nie zostać wykupionym przez lobby doradców podatkowych w tym konkretnym przypadku, albo ma nie skapitalizować tego. Dlaczego ktoś miałby na przykład być aktywistą i pracować nad poprawą prawa, skoro mógłby być w kancelarii i na tym zarabiać? Trochę się zastanawiam, gdzie, jak można by na przykład systemowo stworzyć jakiś incentive, tak, żeby ludzie mieli w ogóle motywację, żeby, nie wiem, stworzyć open source, stworzyć... Rozumiecie, panowie. Jednym z paradoksów lewicowości w Polsce, który doskonale opisał mój serdeczny kolega Marcin Duma, szef Ibrisu, jest to, że ludzie w Polsce nabierają często egalitarnych albo lewicowych poglądów wraz z tym, gdy stają się coraz bogatsi. To paradoks pozorny. Albo paradoks bardzo właściwy naszemu społeczeństwu, ponieważ gdy osiągają pewien poziom zamożności, czują się na tyle bezpiecznie ze swoją pozycją zawodową, pozycją życiową, ze swoimi tożsamościowymi wyborami, że zaczynają zauważać, że warto się podzielić. I to jest jeden z tych paradoksów. Ten paradoks oczywiście trzyma parlamentarną lewicę w olbrzymim szachu, bo jeżeli chcą głosować na nią tylko ci zamożni i ci, którzy już się czują bezpiecznie i ci, którzy mogą chcieć państwa dobrobytu, bo wierzą, że na tym nie stracą, trzyma lewicę na tym pułapie, w tej 11-12% w Polsce, ale to jest osobna dyskusja. Natomiast socjologicznie jest to niezaprzeczalny fakt, że w kapitalizmie, o którym mówisz, da się wykorzystać egoistyczne instynkty ludzi, którzy chcą żyć lepiej, dopiero wtedy, kiedy sami osiągają ten pułap życiowy, bo często wówczas stają się, tak jak mówisz, aktywistami na rzecz swoich lokalnych społeczności. Co więcej, my też to widzimy, że w Polsce, gdzie wciąż oczywiście dominuje kultura paskudnego indywidualizmu, egoizmu, gdzie wszyscy żyjemy w tej wielkiej tragedii wspólnego pastwiska i w tej próżni socjologicznej, jednocześnie kolejne generacje ludzi odkrywają, że po raz trzeci i ostatni dzisiaj użyję tego żartu, że żyją w społeczeństwie, że są wyzwania, gdzie muszą zaangażować się w życie swojej dzielnicy, miasteczka, wsi, firmy, instytucji, bo inaczej nic się nie zmieni. I wbrew pozorom to nie jest aż tak duży konflikt, aż tak duża sprzeczność, o której mówisz. Co więcej, wydaje mi się, że w Polsce mamy pewne dobre tradycje, bo w Polsce nie wykluła się, znaczy wykluła się jej, ale nigdy nie dojrzała tradycja w filantropii. Filantropia w Polsce leży, gdyby miała umrzeć, bardzo dobrze, nie? Niech umiera. Natomiast mamy inne tradycje, solidarności, związków zawodowych, towarzystw pomocy wzajemnej, spółdzielni, z których można czerpać. I teraz... To ty to o Daszyńskim powiedziałeś, nie? W jakiejś pyskówce ostatnio na Twitterze. Często inicjatorami takich ludzi, ludźmi, którzy są inicjatorami takich rzeczy, takich inicjatyw, akcji, są ci, którzy sami cieszą się pewną stopą życiową, która pozwala im zaangażować się w aktywizm i nie ma w tym nic złego. Natomiast jeżeli twoje pytanie szło w innym kierunku i źle zrozumiałem, jeżeli pytasz o lobby z kolei, no to przykro mi, ale trzeba po prostu, wiesz, no...
trzeba sprawić, żeby kancelaria prezesa Rady Ministrów przestała być Airbnb dla lobbystów, bo oni tam śpią na podłodze, tak? Znaczy to jest inna zupełnie rozmowa. Jeżeli ktoś się mnie pyta, co zrobić na przykład z wpływem wielkich korporacji cyfrowych na polską demokrację, tak? I jak to zrobić, żeby te korporacje cyfrowe w Polsce tak się nie rozpychały, to ja odpowiadam, że zacząć od dołu, czyli od podłogi, na której leżą lobbyści w progu kancelarii pana prezesa Rady Ministrów i żeby przestali tam leżeć i żeby zacząć ich wyprowadzać. I to z kolei rzeczywiście, to jest rzeczywiście działanie, którego musi podjąć się państwo. Być może musi podjąć się go jakaś partia lewicowa, a być może musi podjąć się jakaś partia, która w ogóle nie będzie nazywać się lewicą, ale będzie chciała się z tymi interesami zderzyć. Celowałem w to drugie. To przepraszam, że musiałeś i wszyscy musieliście wysłać tego wcześniejszego wywodu. Mam nadzieję, że jednak był jakoś tam wartościowy. Ale jeżeli chodzi o to drugie, to też nie jest tak, że tego się nie da zrobić. Ja oczywiście uważam, że skoro odwołaliśmy się do przykładu amerykańskiego, ja też uważam, że potrzebujemy więcej ducha Roosevelta, który, znacie wszyscy, ale i tak to powiem, to słynne przemówienia reelekcyjne Roosevelta z 1936 roku, kiedy Roosevelt powiedział: wiecie, kto mnie nienawidzi, tak? Kapitaliści, spekulanci, ci, którzy handlują wojną, bronią i głodem. I bardzo dobrze, że mnie nienawidzą. I welcome their hatred. Ja oczywiście uważam, że potrzebujemy więcej tego ducha we współczesnej polityce. Wiem, że... Absolutnie człowiek z amerykańskiej arystokracji, dodajmy. Tak? Znaczy z szczytów wielkiej amerykańskiej burżuazji, który stał się głosem ludu. Jest taki newsletter Matta Stollera, autora książki BIG o monopolach, który dokładnie tak o tym pisze. To znaczy pokazuje, jak bardzo konkretne instytucje mają w swoich rękach narzędzia, których mogłyby użyć, żeby rozbijać te kartele, wpływ lobbystów. To też się dzieje, tylko o tym nie słyszymy na co dzień, ale to się też dzieje w wielu dziedzinach życia. Tylko brakuje politycznej woli. W Polsce jest analogicznie. Mamy w Polsce UOKiK-i, KNF, mamy Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Mamy bardzo wiele instytucji, które mają Państwową Inspekcję Pracy, no, Inspekcję Środowiska, bardzo wiele instytucji, które w teorii przynajmniej powinny te kartelowe interesy rozbijać. Moim zdaniem mają z tym wielki problem, dlatego że są zagłodzone finansowo, niedofinansowane, nikt tam nie chce pracować, bo za takie pieniądze trudno im się dziwić, ale także dlatego, że nie ma politycznej woli, żeby, tak jak kiedyś była polityczna wola, żeby powołać CBA. Nie? CBA cieszyło się ponadpartyjnym poparciem. Żeby dać tym instytucjom narzędzia do walki. I wreszcie, wiem, że odpowiadam długo, wreszcie po trzecie. Nie ma w Polsce, to akurat mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, nie ma w Polsce świadomości w ogóle też tego, że lobbying istnieje i lobbying przekłada się na decyzje polityczne. Nie ma tej świadomości. Praca, którą my możemy wykonać, my tak jak tu siedzimy, to też praca uświadamiania tego, że to w ogóle się dzieje. Że to, jak wygląda w Polsce rynek leków, wygląda tak, jak wygląda, dlatego że koncerny farmaceutyczne skutecznie lobbują o swoje interesy. Tak? To, że tak, a nie inaczej wygląda rynek, nie wiem, usług informatycznych dla szkół, wygląda, bo ktoś to konkretnie wylobbował. To, że Polski Ład został zepsuty, wynika wprost z tego, że on został zepsuty celowo i wskutek świadomego działania. Natomiast z wyjątkiem kilku osób, pojedynczych, ja mogę, nie wiem, wymienić Patryka Słowika, nie wiem, Annę Wintenberg, Sylwię Czubkowską, kilku dziennikarzy, którzy o tym piszą dokładnie w ten sposób, to też brakuje nam w Polsce tej, Marcin Kędzierski ostatnio świetnie o rolnictwie, to też brakuje nam tej wiedzy, że pewne rzeczy, które my określamy jako kartelowość, mafijność czy korupcja polskiej polityki, nie są wynikiem zaniedbań. One są wynikiem celowych działań, które ktoś podejmuje i z kimś trzeba się w końcu zmierzyć. Prawdziwym skandalem nigdy nie jest to, co się dzieje pod osłoną nocy. Prawdziwym skandalem jest to, co się dzieje w świetle dnia. Wszyscy to widzą i nikt nie reaguje. Ale wspomniałeś też aktywistów, więc ja tylko na marginesie tego, co Jakub mówił, dodam, że nie przeceniałbym roli aktywistów. Znaczy szwedzka socjaldemokracja wygrywała wybory przez 40 lat z rzędu, nie z uwagi na lewicowych aktywistów, ale pomimo tego, że lewicowi aktywiści istnieli. Gdyby Hjalmar Branting, Per Albin Hansson, Tager Lander i Olof Palme słuchali się lewicowych aktywistów, to u szczytu swoich ambicji prowadziliby trockistowskie pismo, które miałoby 700 subskrybentów, z czego 400 to by byli szpice policyjni. Istotą rzeczy nie jest przekonywać ludzi, żeby zostawali aktywistami.
Istotą rzeczy jest to, żeby ten człowiek, o którym wspomniałeś, który poszedł pracować do korporacji, który założył firmę i tak dalej, dostrzegał, że w tymże lewicowym programie są również i rzeczy dla niego. I to jest absolutnie wystarczające, a nie nawracanie ludzi na aktywizm, szczególnie kiedy największym kościołem, który się tym prozelityzmem zajmuje, jest to, co nazywamy kompleksem aktywistyczno-korporacyjnym. Skoro nikt ze mną nie stoi, jeszcze chciałem dopytać, czyli odpowiedzią... O. Wszyscy, którzy się poderwali teraz. Czyli odpowiedzią jest więcej ducha tego rooseveltowskiego, wzmocnienie instytucji państwowych i z tymi aktywistami troszkę nie zrozumiałem błędy. Ideą nie jest nawracać ludzi na to, żeby zostawali aktywistami, żeby nie wiem, rzucali pracę, zostawiali swoją rodzinę i poszli za nami jako aktywiści. Nie, to mnożenie aktywistów nie powinno być żadnego rodzaju celem. Ale jak taki informatyk z klasy średniej zrozumie, że opłaca mu się, że w jego interesie jest, no nie wiem, pisać kod open source'owy, który na przykład sprawi, że dużo firm, nie wiem, księgowych nie będzie sprzedawało jakiegoś śmiecioproduktu, to czy wtedy nie zostanie od razu to kupione przez te firmy księgowe, o to mi chodzi. Ale on nie musi nawracać się na pisanie open source'owego produktu. Wystarczy, że on założy związek zawodowy w swojej firmie. Nie? Co zresztą za chwilę zacznie się dziać, jak informatycy będą podlegać masowym zwolnieniom. To się obudzą, jak się dziennikarze w Agorze i założą związek zawodowy. To znaczy, znowu, nie zrozum proszę mojej odpowiedzi tak, że ja idealizuje klasę średnią i jej zbawczy wpływ na naszą rzeczywistość, tylko chcę pokazać, mam nadzieję, że mi się to jakoś udało, pewien paradoks w tym zawarty. Znowu, gdy przyjdą masowe zwolnienia, a może kiedyś w Polsce przyjdą, na razie mamy rynek pracownika nagrzany do czerwoności, to w pozycji do zmobilizowania się i do walki o swoje prawa zawsze najpierw będą ci, którym się trochę lepiej wiedzie. Niestety tylko w pięknych filmach i w Igrzyskach Śmierci jest tak, że ta rewolucja wychodzi 100% od dołu, jest taka prawdziwie czysta i ludowa. Historia podpowiada nam, że zazwyczaj było tak, że to ci na średnim szczeblu, którzy mieli dużo do stracenia i nie chcieli dać się z tego szczebla zepchnąć, byli bardzo uparci i nierzadko skuteczni w obronie swoich interesów. Gdzie wszyscy też amerykańscy prezydenci czy europejscy liderzy, o których tu z Marcinem opowiadamy, tak, oni też byli w pewnej relacji klienckiej z ambicjami klasy średniej, nie, która chciała dobrze żyć. A żeby ona mogła dobrze żyć, to trzeba było prowadzić politykę społeczną, która nie wpędzała milionów ludzi w biedę. Dobra, to kupuję. Bo w tym modelu mamy wielu ludzi w klasie średniej, którzy jak zagregujemy tą ich potencjalną stratę w wyniku nieistnienia jakiegoś rozwiązania prawnego, to może się to wyrównać z tym, co może stracić korporacja, jeśli nie będzie za tym lobbować, coś takiego, tak? Ale ci ludzie też z klasy średniej byli w Polsce przez 35 lat okłamywani, nie? Że są milionerami inspe. I też ktoś kiedyś musi im odkręcić to z głów, że nie są milionerami inspe, tylko są ludźmi, którzy nawet pomimo bardzo wysokich zarobków... Są częścią świata pracy najemnej. Tak. Jakakolwiek umowa tego nie reguluje, ale to jest rzeczywistość. Dzięki. Ja tak nawiązując do tematu dzisiejszego, czyli podcastów, chciałbym zapytać o taką kwestię. Czy panowie uważacie, że politycy czy inne osoby publiczne, quasi publiczne, powiedzmy selekcjoner reprezentacji, mamy przykład Luisa Enrique, selekcjonera Hiszpanii, który na Twitchu nagrywał streamy, gdzie tam opowiadał o stanie kadry, jakieś zagadnienia taktyczne, czy oni powinni się zajmować również nagrywaniem podcastów, czy niejako powinni przed suwerenem się tłumaczyć ze swoich działań, czy to powinno dotyczyć oprócz polityków również niezależnych urzędów typu UOKiK na przykład, czy MBP, czy jednak rozdzielamy to, zostawiamy politykę politykom, podcasty dziennikarzom i uważamy, że jednak to jest nie przystoi pewnej na przykład godności. A jeśli przystoi, to czy na każdym szczeblu, czy na przykład głowa państwa powinna również nagrywać podcast, czy nie? Czy prezes Adam Glapiński z całą pewnością powinien, bo ma ku temu świetne predyspozycje i choćby dla ilości zszarganych nerwów po drugiej stronie sceny politycznej, warto byłoby, żeby prezes Adam Glapiński nagrywał podcast. Natomiast odpowiadając na to pytanie nieco poważniej,
zależy od przypadku. Ja nie jestem zwolennikiem tego, mówię już teraz zupełnie poważnie, żeby, nie wiem, marszałek Sejmu czy najwyżsi urzędnicy państwowi się tym zajmowali. Uważam, że są lepsze sposoby na zainwestowanie ich czasu. Ale teraz z drugiej strony sobie zaprzeczę. Ci sami amerykańscy prezydenci z Rooseveltem na czele nagrywali swoje fireside chats, tak, te swoje pogadanki przy kominku, bo to była forma w trudnych czasach, czasach, kiedy ludzie potrzebowali mieć jakąkolwiek opokę w osobach swoich liderów politycznych, potrzebowali tej formuły kontaktu, więc sprawa jest niejednoznaczna. Ja osobiście chciałbym, żeby podcast marszałka Szymona Hołowni nigdy nie znalazł się w Spotify Top 100, tak? Jeżeli pytasz się o moje osobiste zdanie. No ale też bądźmy poważni, no, to jest nowe medium komunikacyjne, partie polityczne będą chciały je wykorzystać, a nam się prawdopodobnie nie uda im tego zabronić, tak jak nie uda nam się im zabronić nagrywania kretyńskich TikToków. Sytuacyjnie zgadzam się, że ma to sens. Franklin Delano Roosevelt i jego fireside chats to przykład z odległej historii, ale z całkiem świeżej historii. W trakcie pandemii Jacinda Ardern, premier Nowej Zelandii, nagrywała ze swojej kuchni, i ludzie twierdzili, że im to pomaga. Widzą w niej osobę, która tak jak oni jest zamknięta w domu, tak jak oni gada do kamerki internetowej i tak jak oni zmaga się z bardzo podobnymi problemami, mimo że stoi na czele rządu. I to bardzo wiele zrobiło nie tylko dla jej popularności, ale jak sądzę także dla jakiegoś takiego uczucia wspólnotowości, patriotyzmu Nowozelandczyków i poczucia, że nasza premier jest z nami. Ale tak to wolałbym na przykład, żeby zamiast Sejmflixa i sejmowego podcastu, Sejm bardziej zajął się tym, żeby być miejscem, w którym spotykają się nie wyłącznie posłowie, żeby wysłuchania publiczne były transmitowane, żeby Sejm przykładał dużą wagę do tego, żeby zapraszać ekspertów i niech ich na przykład odpytują politycy, niech Sejm naprawdę produkuje wiedzę. Marszałek Hołownia jest dość zapatrzony na przykład w instytucje referendalne z Irlandii, tak? I zgromadzenie ludowe, które tam miało miejsce, no to przećwiczmy je najpierw na czymś dużo prostszym, na tym, żeby Sejm był dużo bardziej otwartym miejscem i żeby nie trzeba było jeździć do Sejmu i słuchać tych wszystkich dyskusji, tylko żeby pozapraszać ekspertów, zrobić wysłuchania publiczne z udziałem polityków i pokazywać je w mediach społecznościowych. To jest absolutnie do zrobienia na dużo większą skalę niż to się dzieje obecnie. Jedno zdanie, ale są też dużo pilniejsze wyzwania cyfryzacji polskiej polityki, polskiego procesu stanowienia prawa niż podcasty. Też prawda. Okej. To ja mam pytanie w sumie nawiązujące do tematu debaty bardziej, a czy spotkania, bo tutaj Jakub z twojej strony padło takie stwierdzenie, że cię zdenerwowało, kiedy ktoś nawiązywał do tego, że w listopadzie były nowe media, no już jest luty i tego dalej nie ma. No i z jednej strony może to może być denerwujące, ale z drugiej strony w dobie na przykład, no wiadomo, że Kanał Zero bardzo szybko się rozwija, też przez kapitał i to wszystko, i że tutaj mówimy troszeczkę o innym medium, na inną skalę też, no ale kiedy tam co tydzień jest nagrywany na przykład odcinek Gospodarczego Zera albo co tydzień mówi się o pewnych tematach, a u was pewien temat się pojawi i na przykład wróci z powrotem do debaty po kilku tygodniach, no to czy mimo tego wszystkiego to tempo jednak nie powinno być, nie wiem, z jakiegoś powodu większe, że na przykład, nie wiem, jeżeli raz w tygodniu Janek Śpiewak nie będzie się pojawiał po to, żeby mówić o problemie mieszkalnictwa i alkoholu, no to czy to nie będzie po prostu zbyt wolna reakcja? I drugie moje pytanie też w nawiązaniu do twoich słów, Jakub, to sobie zapisałem, bo to padło w czasie, kiedy mówiłeś. Powiedziałeś, że nie chcesz być takim guru i nie chcesz, żeby ludzie cię pytali, co masz myśleć, że wolałbyś, żeby pytali cię o to, jak jest naprawdę. A to też takie stwierdzenie trochę, powiedz nam, jak jest naprawdę, a powiedz nam, co mam myśleć. No ja uważam, że to trochę bardzo podobne stwierdzenia, że można to zrozumieć tak, że też osoby, które cię mogą zapytać, powiedz, jak jest naprawdę, no też chcą myśleć, powiedz mi, panie Jakub Dymek, jak jest naprawdę, co mam myśleć. Także to trochę może skrót myślowy, ale że to znaczy to samo tak naprawdę. Jeżeli wysłowiłem się wtedy nieprecyzyjnie, to wina leży po mojej stronie, ale dla mnie różnica jest bardzo czytelna. To znaczy, ja powtórzę jeszcze raz to, co wydaje mi się powiedziałem za pierwszym razem. Ja z wielką przyjemnością odpowiem o tym, co ja myślę, co uważam za wartościowe, co
wydaje mi się sensowne, ale nie jest moją ambicją mówić komuś, co on ma myśleć, jak ma myśleć i co jest dla niego dobre. I wiele z tych pytań dotyczyło spraw także takich, wiesz, natury aksjologicznej, nie? Albo takich, jak trochę Marcin parodiował. Niech pan powie, jakie jest słuszne stanowisko, bo jaki powinien nam mieć właściwy pogląd. I to jest to, od czego chcę stronić. A gdy mówiłem od tego, że gdy mówiłem o tym, że chcę celowo, świadomie stronić od tego modelu guru, no to właśnie dlatego, że uważam go w jakimś wymiarze za niebezpieczny. Znaczy, ten podcast Helen Lewis jest dlatego taki super, bo pokazuje, jak często źle skończyli ci ludzie, którzy sami mianowali się guru. Nie? Jordan Peterson mógł być tu dobrym przykładem, nie? Który, wiesz, mówił milionom ludzi, jak mają żyć. Skończył, z tego co pamiętam, tak, przedawkowując benzo, jeżdżąc na terapię do rosyjskich szamanów i przerzucając się na dietę ze 100% czerwonego mięsa. Choć wiem, że Jordan Peterson, teraz powiem coś kontrowersyjnego, wielu ludziom realnie pomógł. To sam okazał się być bardzo złym nauczycielem. I w tym sensie model guru uważam za niebezpieczny, ale uważam też model guru za niebezpieczny z bardzo egoistycznych powodów. On jest łatwy. Wiecie, to jest łatwe. Znaczy, moment, w którym... To jest strasznie nisko wiszący owoc. Znaczy, moment, w którym przychodzą do ciebie ludzie i zaczynają cię pytać o najważniejsze sprawy, jest pokusą do tego, żeby naprawdę potraktować na poważnie i zacząć im to mówić. Ja tego nie chcę robić. Znaczy, przepraszam, znaczy, ja się ani w tej roli nie odnajduję, ani nie czułbym się sam ze sobą dobrze, ani wreszcie myślę, że ten program by nie wytrzymał tak długo. To znaczy, gdybyśmy my z Marcinem się po ten nisko wiszący owoc chylili, to po kilkunastu miesiącach albo ta formuła naszego programu zmieniłaby się w parodię, albo rzeczywiście wyhodowalibyśmy sobie kościół jakichś wyznawców, ale wtedy no, nie bylibyśmy już tym, czym jesteśmy. Nie? I tego dotyczyła moja wypowiedź. Nie wiem, czy to jest jasne. Znaczy dla mnie ten model po prostu bycia guru... Nie, no jasne, bardziej mi chodziło o tą może semantyczną kwestię, tak, że stwierdziłeś, że powiedz, nie, jak bo jest ja mam... naprawdę. Tak, no to, że to... Nie, bo słuchajcie, no, wszyscy, którzy nas znacie, wiecie, że obydwaj, my mamy bardzo mocne opinie, mamy poglądy, my się nie boimy mówić o rzeczach, które myślimy, ani poruszać trudnych tematów. Chodzi tylko trochę o to, żeby nie wpaść w tę pułapkę mówienia o wszystkim, mówienia, jak trzeba żyć, mówienia, co jest dobre. Nie? No taki konkretny przykład, który mi przychodzi na myśl, to jest, jak zostaliśmy zapytani, czy dawanie pieniędzy ludziom, którzy żebrzą na ulicy, jest lewicowe, podkreślam, nie czy jest dobre, czy jest słuszne, czy pomaga, tylko czy jest lewicowe, najchętniej z odwołaniami do literatury i autorytetów. No może na przykład Kautsky kiedyś o tym pisał, albo Bernstein i można byłoby wykazać, prawda, że jest lewicowe albo nie lewicowe. Chodzi mi o ten talmudyczny spór w dużej mierze, że nie tyle szukamy prawdy, ile stoimy w prawdzie i ci powiemy, jaka ta prawda jest. Tu według mnie leży ta różnica. A odnośnie twojego pytania o nowe medium, no to trzymając się porównania do Krzysztofa Stanowskiego, jednak od momentu, kiedy on opuścił kanał sportowy, do momentu, kiedy pojawił się kanał Zero, też nie minęły 2 tygodnie. Był pewien okres przygotowywania tego, jak z rozumiem. Z pewnych powodów też chyba. Słucham? On chyba tam z pewnych powodów też był natury prawnej. No ale jakie by nie były, to jednak no, zajęło to nieco czasu i to my też o ten czas prosimy. A druga rzecz, bardzo podkreślam inkrementalność tego procesu. Znaczy, to nie jest coś, że do poniedziałku, do 24 to jest stare medium, a potem będzie wielka premiera i nowe medium, tylko pewne rzeczy dochodzą, pewne rzeczy się materializują w czasie. Shorty są jednym przykładem. Jeżeli chodzi o tempo reakcji, dlatego wprowadziliśmy ten format komentariat, czyli na szybko, tak? Bierzemy Zuzannę Dąbrowską, Karolinę Olejak i mówimy, dobra, siadamy i przegadajmy teraz temat, który szczególnie rozpala opinię publiczną i to będzie narastać. No tylko potrzebujemy na to czasu, potrzebujemy działań fundraisingowych, nie mamy jeszcze na Patronite tej kwoty, którą zadeklarowaliśmy jako minimalna, żeby to nowe medium uruchomić i to się będzie działo. I celowo używam, trzymając się semantyki, nie słowa to się stanie, bo to nie będzie fiat, o nagle, tylko się będzie działo i dzieje się cały czas. Więc nie miejcie obaw co do tego, że
my traktujemy to jako swego rodzaju horyzont, który zawsze się oddala, jak się do niego przybliżasz. Czy widzicie, będziecie widzieć narastanie tego? Ja tylko powiem przewrotnie, że te pytania o to, dlaczego jeszcze nie ma nowego medium, nie? Dlaczego jeszcze nie zbawiliście polskiej lewicy, dlaczego jeszcze nie naprawiliście wszystkich ich błędów i zaniedbań od ostatnich 25 lat, bardzo nam w gruncie rzeczy schlebiają, ale też stanowią pewnego rodzaju dla mnie okazję, żeby zrobić krok wstecz. Rozmawiałem o tym dosłownie dzisiaj przez telefon z Marcinem. 13 miesięcy temu nie było tego programu. Po 13 miesiącach dwóch wcześniej, jednak umówmy się, dość anonimowych gości, jakimi byli Jakub Dymek i Marcin Giełzak, znaczy są codziennie pytani, kiedy stworzą nowe medium, kiedy, wiesz, powstanie ten lewicowy, najpotężniejszy kanał w Polsce, nie? Kiedy zrobicie rzeczy, których przez 20 lat nie zrobił nikt inny. Kiedy... I to jest super, tylko ja bym chciał, żeby te wszystkie pytania, które do nas spływają, zaistniały w pewnej perspektywie. Jeżeli takie pytania pojawiają się do nas po 12 miesiącach, znaczy to super, znaczy to jest miara też tego sukcesu i zaufania i wielkich pewnie też nadziei, jakie są w nas pokładane. Jakby mi ktoś powiedział, że wewnątrz tego okresu 12-miesięcznego tezy zawarte w odcinkach naszego podcastu będą padać w pytaniach zadawanych premierowi RP, tu odwołuję się do wywiadu Mateusza Morawieckiego dla Interii, czy że będziemy przedmiotem rozmowy w Tok FM-ie, jako przykład tego, że nowe media idą i co z tego wynika, czy że będziemy mieli tyle zaproszeń do tradycyjnych mediów właśnie na fali DLR-u, to bym powiedział, nie, to jest absolutnie niemożliwe, nie w rok. To się nie robi w rok, to się robi w ileś lat. Więc być może szybkie tempo, w jakim to urosło do tej pory, w naturalny sposób wywoła oczekiwania, że będzie jeszcze szybciej rosnąć na przyszłość, ale to powiedzmy sobie, to był jeden rok, zobaczmy, co teraz zrobimy w następny rok. Nie wyobrażam sobie, że zrobimy mniej, niż zrobiliśmy przez poprzednie 12 miesięcy. Ja nawet nie pytam, to już, przepraszam, nawet nie pytam w tym sensie, że kiedy urośniecie tak szybko jak Kanał Zero, tylko nawet w kontrze do samego Kanału Zero, który teraz prezentuje treści chociażby Gospodarcze Zero, pojawiające się z tygodnia na tydzień. Na lewicy nie ma takiej kontry, no to właśnie to, co mówiłeś. Lewica nie zaprasza, a czy nie zaprasza, jest zapraszana. Teraz jesteśmy w kontrze, ale też jesteśmy w wolnej kontrze. No i teraz też jest tak, że może być tak, że się obudzimy w sytuacji, w której będzie trzeba odpowiadać na Gospodarcze Zero po, nie wiem, 200 odcinkach na przykład, tak? No i chodzi mi o tą reaktywność, o to, kiedy jest odpowiedni moment też z jednej strony, tak? Też myślałem o tym, żeby zadać pewne pytania, ale to już może być pod klauzulą właśnie NDA, bo to jest też kwestia, czy wy we dwójkę sami będziecie tylko w stanie na tyle formatów odpowiedzieć też, tak? No, ale... A nie, to nie jest tajemnica, nie, no, oczywiście, że nie we dwójkę. No to, że ten zespół się poszerza i będzie poszerzał i że zobaczycie tam dużo więcej niż te dwie twarze, to jest jasne. Natomiast samo twoje pytanie jest doskonałą, perfekcyjną i dziękuję ci za tę ilustrację problemu, o którym mówię. Porównujesz nas z Krzysztofem Stanowskim, pozdro Krzysiek, nagramy coś, wierzę, człowiekiem, który pierwszą płatną współpracę medialną dostał, o ile się nie mylę, w 2004 roku. A pracę dziennikarza zaczął, mając 14 lat, w 97. My, ten projekt ma 12 miesięcy. Literalnie 95% 100 obecnych ludzi nie wiedziało, kim jesteśmy 15 miesięcy temu. Ja 2 miesiące temu. Dziękuję. Dziękuję. Mam nadzieję, że na końcu zgłosi się ta jedna osoba, która nie wiedziała, która do tej pory tego nie wie. I fakt, że my dzień w dzień jesteśmy pytani, kiedy damy odpowiedź na najpopularniejszy kanał YouTube'owy w Polsce i największą medialną premierę, największy sukces w historii polskich mediów w ostatnich latach, kim był Kanał Zero, wow, samo to jest miarą sukcesu. Znaczy, to jest literalnie, jakbyście pytali czwartoligowy klub sportowy, który cudem przekuł się do Ekstraklasy w 2 lata,
wiesz, kiedy w meczu pokazowym wreszcie ograją Dallas Mavericks, tak? I z Luką Doncicem. Znaczy, wow, sam fakt, że te pytania powstają, sam fakt, że jesteśmy o to dzień w dzień pytani i że jest nam to składane gdzieś tam na barki, ja poczytuję za olbrzymi sukces. Ale zarazem, sorry, że to powtórzę po raz trzeci, znaczy mam w sobie tyle pokory, żeby odpowiedzieć nie jutro. Pytasz, czy będą formaty ekonomiczne, czy będziemy mocniej wchodzić w tematy gospodarcze i będziemy dawać ten odpór, o który prosisz? Oczywiście, że będziemy. Tak samo jak będą to tematy mieszkalnictwa, ochrony środowiska, systemu podatkowego, usług publicznych i tych wszystkich tematów, które są zaniedbane. Dziękuję. Mam trzy pytania i nawet nie wiem, od którego zacząć albo z którym pójść, ale spróbujmy od takiego bardziej... Może najpierw zapytam o coś bardziej ogólnego, o waszą konkretną opinię na konkretny temat. Mianowicie w jednej z rozmów z Jackiem, Bartosiakiem, nie pamiętam której, padał temat demokracji parlamentarnej. I wówczas, o ile pamiętam, ty Marcinie, nie jestem pewien na ile żartobliwie, na ile realnie, ale odpowiedziałeś o Deep State'cie. Faktycznie zauważając problemy, jakie występują w obecnym systemie, tego jak bardzo niewielkim stopniu reprezentuje wolę i jakąkolwiek decyzyjność ludu, obywateli. Korzystając z okazji, chciałbym, żebyście rozwinęli trochę ten temat, opowiedzieli coś więcej na temat tego, jaki system demokratyczny byście najbardziej widzieli i jaki uważacie, że działa najlepiej. Czy może bardziej w stronę systemu szwajcarskiego, może ograniczenie reguły de Honta, może zmniejszenie progu wyborczego, a może jeszcze pozwolę sobie na drugie krótkie. Już na to de facto odpowiedzieliście, ale tak podsumowując, jak oceniacie sukces waszego podcastu po tych 13 miesiącach? Czy o taki medium lewicowe dużo zrobiliście? Zacznę od drugiego pytania, bo jest dużo prostsze. Oczywiście, że chcieliśmy osiągnąć jak najwięcej, ale ja jestem zaskoczony sukcesem tego podcastu. Nie sądziłem, że on przyjdzie tak szybko i także musieliśmy tym sukcesem i oczekiwaniami, które ono zrodziło, zarządzić. Nie zawsze robiliśmy to idealnie i to jest też coś, czego się uczymy. Jeżeli natomiast chodzi o pytanie o demokrację, wiem, do czego nawiązujesz, do którego fragmentu tej ostatniej, tej drugiej rozmowy z Jackiem Bartosiakiem i Albertem Świdzińskim. Ja wtedy powiedziałem, że uważam, że demokracja jest pewnego rodzaju ideałem, pewnym stanem idealnym, do którego się możemy bardziej lub mniej przybliżać. Natomiast nie jest faktem. Faktem jest to, co ja bym nazwał za Robertem Dalem poliarchią. Władza wielu. Władza, która zapewnia pluralizm. Odmienne sąsiadowanie ze sobą odmiennych opinii, wciąganie do procesu politycznego bardzo wielu ludzi. Tak, to Polska, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Włochy czy Japonia są poliarchiami, różnymi poliarchiami, które traktują demokrację jako pewien ideał, do którego mogą się jedynie przybliżać. Jeżeli chodzi o to, jaki ten ideał jest dla mnie, no to kiedyś napisałem taki tekst, który wywołał kolosalne polemiki, głównie z uwagi na tytuł. Tytuł brzmiał: dlaczego nie jestem liberałem? I największość komentarzy była: no bo jesteś faszystą. Ale niewielu ludzi już kliknęło na sam tekst, gdzie on się zaczyna od takiej bardzo długiej pochwały liberalizmu. I tego, jak wiele liberalizm osiągnął, tym jak wiele mu zawdzięczamy. Tam też pada taka myśl, że jeśli jest jedna rzecz gorsza niż liberalizm, to jest to antyliberalizm. Więc ja nie jestem za tym, żeby liberalizm obalać, żeby liberalną demokrację obalać. Jestem za tym, żeby wziąć wszystko to, co ona osiągnęła i pójść o krok dalej, żeby ją przekroczyć. I to przekroczenie nazwałbym demokracją społeczną albo innymi słowy socjaldemokracją. Demokracja społeczna zachowuje cały dorobek demokracji liberalnej, a jedynie dokłada narzędzia, fundusze,
praktyczne środki umożliwiające urzeczywistnienie obietnicy demokracji liberalnej dla wszystkich ludzi. Jeżeli bowiem powiem, że każdy ma prawo się kształcić, ale nie stworzę warunków materialnych, żeby tak było w istocie, poprzez szkoły, stypendia, finansowanie pomocy naukowych, godne pensje dla nauczycieli i tak dalej, to ta obietnica pozostaje na papierze. Jeżeli powiem, że każdy ma prawo do życia i zdrowia, a nie stworzę służby zdrowia publicznej, która będzie w stanie kierować się kryterium potrzeby, a nie kryterium zasobności portfela, to ta obietnica pozostanie na papierze. W istocie rzeczy równość wobec prawa pozostanie na papierze, jeżeli będziemy mieli tak kolosalne różnice społeczne, że w gruncie rzeczy przed sądem decydować będzie to, kto ma bardziej wygadanego i droższego prawnika, a przy urnie decydować będzie to, kto więcej rzucił partii politycznej, która następnie musi brać pod uwagę to, co chce klasa donatorska przede wszystkim, a nie to, czego chcą obywatele. Zatem moim ideałem byłaby demokracja społeczna, a już na poziomie takim najbardziej praktycznym, polskim, bo też chciałbym, żeby to wybrzmiało, to nie znaczy, że wszystko jest jednym niekończącym się plebiscytem, jednym referendum bez końca i że ten byt polityczny nie ma żadnej sterowności. Postulatem, który zgłaszam konsekwentnie względem autorów przyszłej konstytucji, bez względu na to, czy ta konstytuanta się zbierze za rok, czy za 100 lat, jest to, że władza wykonawcza powinna być w jednym ręku. Jest kuriozum, że stworzyliśmy ustrój polityczny, który istnieje wyłącznie w Polsce. Jest według mnie powód, dla którego istnieje wyłącznie w Polsce, a nikt inny się na niego nie skusił. Powinniśmy albo tę władzę złożyć w ręce prezydenta, albo w ręce premiera. Biorąc pod uwagę realia polskie, uważam, że pewnie lepiej, żeby było to złożone w ręce premiera i żebyśmy mieli system kanclerski. To kilka rozrzuconych myśli, bo oczywiście na ten temat można by mówić dużo. To pytanie w takim razie. Przepraszam, ponieważ mamy już tylko dosłownie 11 minut, prosiłbym po jednym pytaniu, dosyć krótko, od panów odpowiedzi tak lub nie. Dobrze, dobrze. Nie? To jest największa tortura, jaką można zrobić tym dwóm zebranym tu autorom. To ja jest... też w takim razie powinienem usiąść właściwie. 2 godziny 40, byśmy się ledwo zdążyli przedstawić. Moje pytanie nie jest krótkie, ale... No muszę je zadać, skoro już tutaj wyczekałem. Jest sprawa, która nurtuje mnie co najmniej od waszego odcinka ze Szczepanem Twardochem. A mianowicie trochę żałuję, że nie poruszyliście z nim kwestii śląskiej. Ale jest teraz dobra okazja, ponieważ za tydzień będzie pierwsze czytanie projektu ustawy o języku śląskim właśnie. I tak z waszych odcinków i między słowami próbowałem trochę wyczytać, jakie macie poglądy na temat w ogóle śląski, ale też szerzej w ogóle mniejszości narodowych, etnicznych, językowych w Polsce. Z komentarzy redaktora Giełzaka na temat tego, jak to dobrze asymilować imigrantów do kultury polskiej i tak dalej. Mam wrażenie, że odpowiedź brzmi nie wiem, ale się domyślam. Ale chciałbym zapytać, w waszej Polsce takiej idealnej, lewicowej, czy uważacie, że powinniśmy iść raczej w stronę powszechnego wyzwolenia i emancypacji wszystkich obywateli, niezależnie od narodowości, języka, tożsamości etnicznej, i bardziej iść w stronę modelu na przykład Rożawy czy Chiapas, czy raczej stary, dobry europejski nacjonalizm państw narodowych a la, no nawet w Hiszpanii Sancheza do dzisiaj są przetrzymywani więźniowie polityczni katalońscy za zorganizowanie demokratycznego referendum niepodległościowego, czy żeby nie szukać daleko Polski Kaczyńskiego, dla którego śląskość to piąta kolumna niemiecka i prezydenta Dudy, który ograniczył po elekcji możliwość wprowadzania języka kaczubskiego na poziomie wyższym niż gminnym i który być może również zawetuje ustawę, która będzie miała pierwsze czytanie za tydzień.
To pytanie nie padło faktycznie w rozmowie ze Szczepanem Twardochem, bo gdyby padło, prawdopodobnie byłby to bardzo krótki wywiad, a tak to był bardzo długi i moim zdaniem bardzo udany. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, nie jestem jakobinem, jestem żyrondystą, więc ja nie mam problemu żadnego z tym, że ludzie kultywują swoją własną tradycję, która między innymi przejawia się w lokalnej pamięci historycznej, w obronie języka, w obronie obyczaju, etc. Jestem też jak najbardziej otwarty, pochodzę z dużą pokorą do tej tradycji. Czyli na przykład, kiedy jestem we Wrocławiu i wchodzę tam do kościoła, gdzie jest tablica upamiętniająca ofiary I wojny światowej, to co sobie myślę jako człowiek z kongresówki, z królestwa? Pewnie legiony polskie, nasze orły walczące pod Kostiuchnówką, a tam jest po prostu cała ściana Ślązaków poległych pod Werdę. I jeszcze albo gdzieś tam na polach Flandrii. I jeszcze może ich błękitna armia generała Hallera, prawda, dopadła. To też jest część naszej pamięci, tylko część, którą wyparliśmy. A nie powinniśmy byli jej wyprzeć. Tak? Znaczy, doświadczenie I wojny światowej w Polsce jest również doświadczeniem przodków obywateli polskich walczących w armii niemieckiej i losu, tragicznego losu ówczesnego Ślązaków. To, co budzi mój sprzeciw, to jest podważanie konstytucyjnej zasady unitarności państwa polskiego. Chciałbym, żeby Polska pozostała państwem unitarnym. Dlaczego? Odwołuję do naszej długiej rozmowy z profesorem Antonim Dudkiem i tego, gdzie widzimy niebezpieczeństwo w regionalizmach, zwłaszcza w regionalizmach zbudowanych na różnicach majątkowych, bo można wyczarować nieistniejący naród z tego rodzaju różnic. Przykład Padanii we Włoszech jako żywo. Italia istnieje lat tysiące. Padania zaistniała, kiedy ludzie policzyli, że podatki by się przyjemniej płaciło w Mediolanie, Wenecji i tak dalej, nie dzieląc się z tymi z południa. A na pytanie, które postawiłeś odnośnie tego, czy emancypacja wszystkich, czy nacjonalizm, no to oczywiście jest to pytanie postawione w sposób, na który nie da się odpowiedzieć tak lub nie, bo obydwie odpowiedzi byłyby fałszywe. Ja bym powiedział emancypacja wszystkich, której gwarantką będzie Rzeczpospolita i emancypacja wszystkich jako Polaków, bo polskość nie jedno ma imię. Możemy powiedzieć, że jest to nasze wspólne nazwisko, ale Kaszub, Ślązak, etc. to imię. Teoria spiskowa, która tłumaczy fakt, dlaczego nie zabieram głosu na temat tożsamości śląskiej, jest bardzo krótka i brzmi ona, bo się na tym nie znam. Bardzo długo mogę mówić o pamięci ziem odzyskanych i Dolnego Śląska, i ziem zachodnich, i ziem, z którymi jestem historycznie, osobiście, biograficznie, tożsamościowo związany. Natomiast nie znam się i nie jest bliska mojemu sercu i nie mam bardzo mocnej, wyrazistej politycznej opinii w temacie autonomii czy wręcz niepodległości Śląska i dlatego tematu tego nie poruszam. Dzięki. Chciałbym powiedzieć dwie sprawy, ale będzie tylko jedna. A dobrze. Więc no moje pytanie dotyczy takiej, wydaje mi się, bardzo ważnej rzeczy. To znaczy, czy w polityce nie powinniśmy więcej mówić o wartościach? To znaczy, że bieżąca polityka zazwyczaj dotyczy właśnie takich tematów, co się wydarzyło w polityce, jakichś konkretnych wydarzeń, a bardzo mało mówimy o jakichś właśnie tych wartościach i ideach, które stoją na fundamencie danych poglądów. Bo ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że jestem fizykiem, więc dla mnie to było bardzo nieintuicyjne w ogóle rozmawianie, czym jest liberalizm, tak, czym jest socjalizm. A dopiero wtedy, kiedy się naprawdę zainteresowałem, co stoi za tymi ideami, to dopiero wtedy no, byłem bardziej zainteresowany tą całą dyskusją. I czy to właśnie to nie jest to rozwiązanie, żeby podrzucić się właśnie klasie średniej, żeby właśnie rozmawiać o wartościach, ideach, a nie o konkretnych takich bieżące politycznej? Moim zdaniem nie. I powiem dlaczego. Wolałbym, żebyśmy mówili o postawach niż o poglądach i o konkretach niż o wartościach. To znaczy, lepiej mówić o mieszkaniach, o służbie zdrowia, o konkrecie i sprowadzać wszystko do konkretu, raczej niż pozwalać adwersarzowi, co adwersarz, który chciałby, żeby ludzie nie mieli owego dostępu do lekarza, do mieszkania i tak dalej, z puli społecznej, tylko żeby to wszystko oddać rynkowi, będzie sprowadzał rozmowę na tematy abstrakcyjne. Czy będzie na przykład mówił, to jest komunizm, panie. A chodzi właśnie o to, żeby
konkret wyrzucany drzwiami wrócił oknem. Ja uważam inaczej. Myślę, że jest istotne miejsce dla aksjologii w dyskusjach politycznych i sam staram się, podam zaraz przykład, do niej sięgać, gdyż często zdarza mi się zaczynać jakiś polityczny argument od słów: jeżeli wierzymy, że ludzie są równi, to. Albo jeżeli wierzymy, że spójność społeczna jest wartością, to. Albo jeżeli uważamy, że sprawiedliwe państwo traktuje ludzi w określony sposób, to. Albo jeżeli uważamy, że wolność słowa jest czymś, co warto bronić, to. I to są argumenty, które wychodzą od wartości, a przechodzą oczywiście do konkretu, o którym mówi Marcin. Natomiast jeżeli twoje pytanie brzmi, znaczy, lub intencja twojego pytania zmierza do tego, czy powinno być, nie wiem, więcej programów czy formatów medialnych o ideologiach, o wartościach, o doktrynach, to jest, zostawiam to pytanie otwartym. Jeżeli są, będą i się przyjmą, to, jak, no, to bardzo dobrze. Znaczy mi bardziej chodziło o to, żeby skupić się na tym, co trochę tych ludzi jest w stanie połączyć i właśnie myśl i idea jest potencjalnie w stanie to zrobić, a jeżeli mówimy o tych konkretnych rozwiązaniach właśnie mieszkaniowych czy socjalnych, to właśnie bardzo często na przykład liberałowie lubią dehumanizować tych ludzi, którzy tych rezultatów konkretnie potrzebują. I wtedy właśnie rozmawianie o ideach mogłoby dostarczyć, no właśnie nam, tą pożywkę do tych rozwiązań. Nie ma też plastra na wszystko. Bądźmy tutaj uczciwi, nie ma tak zwanego złotego naboju. Tak? To nie jest tak, że każdą kwestię da się wywieźć z jakiegoś porządku aksjologicznego, albo że należy dogmatycznie trzymać się pewnych rzeczy w każdej jednej dyskusji politycznej na temat konkretnego, na przykład rozwiązania legislacyjnego. Ja odpowiedziałem najlepiej, jak potrafię, na własnym przykładzie. Tak? Dla mnie pewne konkretne wartości są ważne. Mówię, wydaje mi się o nich, gdy jestem pytany otwartym tekstem i uważam, że jest dla nich miejsce bardzo ważne w dyskusjach politycznych i nie warto o nich abstrahować. Co więcej, to ostatnie zdanie w odpowiedzi na to pytanie, co więcej, mówienie o nich w sposób otwarty buduje pewnego rodzaju transparentność i uczciwość. Nie? Chciałbym usłyszeć, nie wiem, polskich liberałów, którzy zdobyliby się na podobną odwagę i mówili, z jakich wartości naprawdę wysnuwają swoje poglądy. Dzięki. Ja chciałam nawiązać troszeczkę do tematu spotkania, czyli do podcastów. Ja muszę przyznać, że mam zupełnie na odwrót, jeśli chodzi o słuchanie podcastów, w porównaniu do pana Jakuba. Czyli ja słucham głównie podcastów polskich. I tak ostatnio się zastanawiałam, dlaczego tak jest. I tak też z ciekawością wysłuchałam panów propozycji na temat właśnie podcastów zagranicznych, tak? Tak jak tak szybko wygooglałam właśnie te polecane przez państwa podcasty i tak zwłaszcza przez pana Kubę i zdałam sobie sprawę, że są jednak takie dosyć podcasty, bym powiedziała, jednak dla odbiorcy takiego jednak może, nie wiem, elitarnego, tak? Bardziej takiego bardzo interesującego się tematem, tak? Czy właśnie, no właśnie Financial Times, tak? Może Politico, tam widziałam Dallas Archive, tak? Wydaje mi się, że to są takie właśnie podcasty bardzo, bardzo może intelektualne, tak? A ja zdam sobie sprawę, że wiele podcastów i też wydaje mi się, że to jest dosyć jednak popularne w Polsce, jednak są popularne zawdzięcza dzięki YouTube'owi, tak? Jednak gdy właśnie szukam podcastów właśnie na tej platformie, tak? To odniosłem wrażenie, że wiele z tych podcastów jest jednak takich dosyć memicznych, nie wiem, na przykład jakieś tak, powiedzmy, nie wiem, History Simplified, coś takiego. I się zastanawiałam, czy ten głód wiedzy taki też od strony podcastu też jest widoczny właśnie nie, też poza Polską, tak? Czy jest jakieś taki, powiedziałbym, medium, typu właśnie coś pomiędzy właśnie takimi memicznymi filmikami, a właśnie takim właśnie wysokiej jakości jednak kontentem dla bardzo wymagającego odbiorcy, tak jak na przykład właśnie, no powiedziałbym, no powiedziałbym, że nawet kanał Zero, tak? Z przykładów, które ja dałem, chyba najbliżej tego byłaby Nowara Media, czy Aaron Bastani, według mnie i jego goście właśnie są bardzo przystępni. Jest tam taki nastrój po prostu rozmowy między znajomymi, którzy próbują rozkminić problem. To nie jest Financial Times, bez dwóch zdań. Więc Nowara Media, no to myślę, że to jest też coś, czego ty słuchasz, nie? Ja odpowiedziałem na pytanie, czego ja słucham i na pewno moje osobiste preferencje nie będą preferencjami wszystkich.
zachęcam cię, zachęcam panią, jakkolwiek wolisz, zachęcam towarzyszkę, do tego, żeby, jeżeli jednak lubisz słuchać w języku angielskim i znasz go, żeby chociażby The Last Archive dać szansę. Jeżeli, nie wiem, rozwiązywanie przez Jill Lepore zagadek kryminalnych z XIX wieku i to, co ona wywodzi z tego o współczesnych prawach kobiet i amerykańskiej historii konstytucyjnej cię nie przekona, to cię nie przekona, ale moim zdaniem dasz szansę czemuś wartościowemu. A jeśli nie, to napisz do nas i poszerzę tę listę, która, jak mówiłem i jak groziłem, jest bardzo długa i może tam znajdziesz coś dla siebie. Jasne, dziękuję. To ja, dzień dobry, ja tak króciutko chciałem zadać pytanie, z racji tego, z góry przepraszam, jeżeli państwo już kiedyś na nie, panowie już kiedyś na to odpowiedzieli, ale po prostu słucham panów od bardzo niedawna i się nie spotkałem poruszonym po prostu tym tematem, a jestem bardzo ciekawy panów opinii na ten temat, mianowicie co panowie sądzą o wielkich inwestycjach państwowych w infrastrukturę. Robić. Słucham? Robić. Okay, robić. Dobrze. Beton. Bo tak oczywiście chciałem doprecyzować, że oczywiście chodzi mi o takie rzeczy jak CPK, prawda, budowa terminalu kontenerowego w Świnoujściu, czy budowa fabryki Izery i no po prostu... Mój zarzut wobec wszystkich tych pomysłów jest jeden. Za mało, za mała skala, za małe inwestycje. Ja razem z CPK chciałbym dostać w komplecie TGV albo Shinkansena na linii Kraków-Gdańsk. To musi być ambicja rzędu 30 wspaniałych lat w Europie Zachodniej albo Ameryki New Dealu. Czy lotniskiem jeszcze mi nie zaimponujecie? Dobrze. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę. Ja też bardzo dziękuję za wszystkie pytania. Niestety nasz czas dobiega końca. Chciałem podziękować bardzo naszym gościom. Chciałbym też bardzo... Zwrócicie uwagę, że ja jestem prawdziwym lewicowcem w tym gronie, bo kiedy są oklaski, to ja biję brawo z pozostałymi, w sensie jesteśmy tu razem, razem służymy sprawie, a Jakub jak taki autorytarny, południowoamerykański lider po prostu przyjmuje oklaski. Chciałem także podziękować wszystkim osobom, dzięki którym mogliśmy zorganizować to spotkanie. Przede wszystkim Martynie Kramek, Martynie Szczęch, Marlenie Szmajdzie, Monice Krzywus oraz Danielowi Witkowskiemu. Chciałem podziękować mojemu... Chciałem podziękować mojemu współprowadzącemu Cezaremu Majsterwiczowi. I przede wszystkim... Cezary już przyjmuje oklaski jak generał Franco, to po prostu... I przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim tutaj przybyłym uczestnikom. Na koniec chciałbym jeszcze tylko zaprosić państwa na kolejne odsłony. 9 kwietnia będzie u nas Mikołaj Janok Janusz, którego państwo mogą znać bardziej jako Pyta.pl. Natomiast 15 maja będzie u nas Monika Jaruzelska. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję i życzę miłego wieczoru. Dziękuję za zaproszenie i powodzenia. Cała przyjemność po mojej stronie.